Dzień dobry. Do rozpoczęcia potrzebuję jeszcze dosłownie 3 minut, także dosłownie za około 3 minuty zaczynamy. Dobra. Więc dzisiaj przy okazji lotu 84 odcinek Podróż dookoła świata pokażę wam jak zacząć. Jest oczywiście dużo poradników, do których odsyłam, przede wszystkim do Filka, którego ja się osobiście uczyłem jak zacząć w X-Plane. Robi chyba najlepsze poradniki, no macie szczegółowo opowiedziane, natomiast no, trzeba spędzić chyba dobrą dobę, żeby wszystkie poradniki obejrzeć. I obejrzeć to jest jedno, ale jeszcze zapamiętać. Dzisiaj spróbuję tak w bardzo dużym skrócie pokazać jak zacząć się bawić dobrze symulatorem.
Bo jak wiadomo, nie da się w ciągu godziny wytłumaczyć wszystkiego i żeby ktoś w godzinę wszystko załapał. Gdyby tak się dało, to licencja na Boeinga 737 nie trwałaby 2 lata, tylko trwałaby, nie wiem, 2 tygodnie. Także będzie naprawdę w bardzo dużym skrócie. Symulator jest uruchomiony, natomiast ja uruchomię go jeszcze raz, żeby wam pokazać. Na dzień dobry, jak włączycie X-Plane'a, będziecie w menu głównym. No i na początek w menu głównym macie do dyspozycji General Configuration. No to tutaj właściwie uważam, że nie powinniście nic grzebać na początek. Runway Follow Terrain Contours. Tutaj jeśli to wywalicie, to będziecie mieć płaskie pasy, to do latania na sieci, ale tego absolutnie nie polecam na początek. Żeby latać na sieci, naprawdę trzeba być już dobrze obeznanym. Więc zostawcie sobie tak jak ja mam, czyli latanie, można powiedzieć, trudniejsze, ponieważ po zaznaczeniu tej opcji pasy będą mniej więcej odzwierciedlone rzeczywiste ich kąt nachylenia, wypukłości. Generalnie ukształtowanie terenowe będzie bardziej zbliżone do rzeczywistego niż pas będzie idealnie płaski, bo w rzeczywistości pasy idealnie płaskie praktycznie nie są albo nigdy, albo bardzo, bardzo rzadko. Trzeba pamiętać, że pasy to najczęściej 2 do 3 km długości, no i wyobraźcie sobie teraz, że to jest idealnie proste. No, rzadko się to zdarza. Sound myślę, że nie ma co za bardzo omawiać, zostawcie tak jak jest. Grafika, no musicie sami to ustawić, tak, w zależności od karty graficznej, od pamięci RAM, od procesora i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dopasować trzeba, żeby FPS-y miały. No wiadomo, że im więcej FPS-ów, tym lepiej, ale powiem, że ja bardziej cenię sobie ładne wizualne odczucia, które powodują, że realizm jest jeszcze większy dzięki temu. Nad FPS-y, więc powiedzmy, że do latania, żeby wylądować w jakichś trudniejszych warunkach, żeby reagować na to, co się dzieje na ekranie z jakąś odpowiednią prędkością, no minimalnie potrzeba tych 20-30 FPS, także tak ustawcie, żeby poniżej tej wartości nie schodzić. No i tutaj niestety też jest pewne ale, no na trudnych, dużych lotniskach, typu tak jak teraz stoimy w Moskwie, lecimy do Helsinek, no to w Moskwie te FPS-y będą dużo niższe, więc proponuję ustawiać na takich lotniskach, na jakich najczęściej będziecie latać, czyli na jakichś takich średnio, podejrzewam, średnich lotniskach, czyli nie zaczynajcie ustawiania na jakimś, nie wiem, Warszawa, aż tak chyba bardzo klatkożerna nie jest, ale ja nie wiem, na przykład Frankfurt EDDF, no to jest bez sensu ustawianie tam grafiki, bo i tak będziecie tam, myślę, szczególnie na początku raczej rzadko lądować. Duże lotnisko łatwo się zgubić, więc polecam na początek zacząć jakichś mniejszych lotnisk. Network nie grzebiecie, data input nie grzebiecie, joystick, no... Każdy zaczyna pewnie od myszki, ja zaczynam od myszki, ale trwało to krótko, bo myszka w nijak nie odzwierciedla rzeczywistości go latania. Później był pad, bo było to po prostu najtańsze rozwiązanie, więc kupiłem pada do Xboxa chyba za 20 zł z Allegro z przesyłką w ogóle. Pad na USB, no i latałem na padzie, ale to też jest, można powiedzieć, no, mało odzwierciedla rzeczywistość. No volant, przepustnica, pedały, które mam, tu już jest spory wydatek, także na początek podejrzewam, że nikt z tego nie będzie korzystał. Jeśli by mieliście jakiś problem tutaj z ustawianiem, no to jest naprawdę dużo poradników w internecie. No i keyboard, GPS hardware i VR hardware, tego właściwie używać nie trzeba. A jeśli będziecie chcieli tego używać, no to musicie po prostu sobie znaleźć poradniki, które są konkretnie ku temu, bo ten poradnik dzisiejszy nie służy temu. Kolejną ważną rzeczą jest ustawienie lotniska. Kod ICAO wpisujecie, jeśli w Google wpiszecie nazwę miejscowości plus po spacji ICAO, czyli ICAO, to wyświetli wam się skrót ICAO czteroliterowy, bądź niekoniecznie, w zależności czy to jest lotnisko wojskowe i tak dalej, ale najczęściej lotniska cywilne, praktycznie zawsze lotniska cywilne mają czteroliterowy kod. No i wpisujecie go i macie lotnisko, które chcecie, tak? Wybór samolotu, no ja dzisiaj poświęcam poradnik Boeingowi 737, jest oczywiście samolotów więcej, ale ja potrafię latać w miarę tylko Boeingiem, reszta samolotów to są bardziej, można powiedzieć, takie trochę zabawki niż samoloty. Oczywiście nie mówię, no bo jest kilka samolotów, Boeing 747 Sparky całkiem nieźle funkcjonuje, do akrobacji można się jakiem trochę pobawić, czy F-14 Tomcat, żeby polądować na lotniskowcu z hukiem. No, także Boeing 737 od Zibo, w linku macie skrót, jak to zainstalować, poradniki też są, żeby ściągnąć ten samolot, to jest już naprawdę bardzo, bardzo dobry samolot do tego, żeby zacząć w taki w miarę profesjonalny sposób przygodę z symulatorami. No i wiem, że ogromnym problemem jest na początku dla każdego, sam dla mnie też był problem na początku, żeby uruchomić ten samolot, bo tam ma nie tylko guziki, ale też kolejność ma znaczenie, co w jakiej kolejności będziemy wciskać.
Także z silnikami włączonymi to właściwie ustawiacie się na pasie silniki włączone i można po wysunięciu klap można właściwie polatać, ale to jest zabawa, a nie symulacja. Ja dzisiaj w skrócie pokażę, co zrobić, żeby w miarę ten samolot uruchomić, co zrobić, żeby w miarę przeleciał trasę, co zrobić, żeby wylądował. Jeśli w Helsinkach, bo nie pamiętam, jeśli w Helsinkach jest ILS z kategorii trzeciej, to pokażę wam, jak wylądować na automacie, że praktycznie patrzycie, a samolot ląduje sam, nic nie musicie robić. Natomiast jesteśmy aktualnie w Szeremietiewie, lotnisko moskiewskie na północy, kod ICAO UUEE. Kolejną rzeczą, którą musicie zrobić, to jest zatankować paliwo, ale tego nie polecam tutaj robić, bo tutaj, nie wiem, mam wrażenie, przynajmniej u mnie to nie działa. Tutaj ile paliwa nie ustawię i tak wyrzuci mnie z tym, co było zatankowane wcześniej. Pogoda, no jeśli jesteście już tacy, no nie wiem, troszeczkę bardziej oblatani, to polecam ustawić mecz Real World Conditions. Macie wtedy taką pogodę, jaka jest w rzeczywistości na danym lotnisku. Odzwierciedla kierunek wiatru, porywy. Na każdej wysokości wiatr jest ściągany przez symulator. Znaczy na każdej, źle powiedziałem. Na wysokości lotniska jest ściągany wiatr z internetu. Na wysokości 12 tysięcy stóp jest ściągany wiatr i na 34 tysiącach. Pozostałe wysokości są wyliczane już uśredniając. Zresztą trudno mieć warunki pogodowe w innych wysokości, jak te dane nie zawsze po prostu są. Także proponuję mecz Real World Conditions. Jeśli będą jakieś skrajne warunki nie do latania, to po prostu wybrać inne lotnisko. No niekoniecznie trzeba latać od razu z domowego lotniska. Jeśli chodzi o wybór, tak muszę podejść do tego, jak ktoś to oglądał pierwszy raz. Wybieracie lotnisko, czyli wpisujecie kod ICAO UUEE. Macie Szeremietiewo. No i wchodzicie tutaj w Customize. No i w Customize możecie wybrać, gdzie chcecie się ustawić. Czy od razu na pasie, czego nie polecam. Czy na przykład tak jak tutaj ja ustawiłem stanowisko 117. No i zaraz zobaczycie, co dalej, jak to dalej wygląda. No i time of day, no, możecie sobie włączyć, nie wiem, jak latacie w nocy, a nie potraficie latać w nocy, to możecie sobie włączyć dzień, jeśli latacie wieczorem, a jest już po zachodzie słońca, albo wybrać inną stronę planety, tam będzie wtedy słońce. Albo latać, znaczy ja zawsze latam real world time, żeby było jeszcze bardziej realnie. Co jeszcze bym mógł pokazać? Chyba z tej części to właściwie wszystko. Także wejdziemy sobie do Zibo. Ustawienia kamer. Defaultowy skrót do kamery jest, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie będziecie wiedzieć, to możecie sobie to znaleźć w opcjach. Keyboard. Teraz jest tak, View. Change View Mode. External to jest zewnętrz, internal. 3D copy, Shift plus 9. Default View macie W, czyli od defaulta ustawiacie W i to jest default. No i teraz kursorami możecie ustawić sobie pozycję kamery. Tak, żeby to jakoś w miarę realnie wyglądało. No jak ustawicie sobie tutaj, no to jesteście głową za fotelem, więc to trochę bez sensu. Jak ustawicie sobie tak, no to i tak nie polatacie w ten sposób, bo nie będziecie widzieć prędkości i wszystkich najważniejszych rzeczy, które potrzebne są szczególnie w Boeingu do latania. Więc proponuję mniej więcej ustawić sobie na tej odległości. Nie przechylać za bardzo kamery też w dół czy do góry, bo to też wtedy tak jest nierealnie. I tak ja mam ustawione, żeby lekko widzieć ten ster, wolant, przepraszam. Kolejną rzeczą, którą możecie sobie zrobić, to jest zapisanie tej pozycji kamery. Macie na numpadzie z control plus numpad, czyli control plus 0, 1, 2, 3, 4 do 9, możecie zapisać sobie kamerę. Kursorami możecie się przemieszczać po całym samolocie praktycznie. No i teraz, żeby wyjść z samolotu i nagrać na przykład, zapisać jakieś ustawienie zewnętrzne, to ja może pokażę tak, jak się Zibo ładuje na dzień dobry, bo on jest trochę inaczej wygląda. Moment. Dobra. Avitaba też trzeba zainstalować, żeby był w Zibo. Avitab, no, podstawa musi być po prostu. Także wchodzimy w Ground Services, DORS. No i jeśli macie samolot uruchomiony tak, jak pokazałem, czyli na cały wyłączony, bo jak włączycie z uruchomionymi silnikami, to nie będziecie mogli drzwi otworzyć. To można otworzyć drzwi i wtedy, jak
Już macie otwarte drzwi, możecie się przemieścić kamerą na zewnątrz samolotu i możecie zapisać sobie jakiś widok z zewnątrz, którego będziecie używać. Nie wiem, widok na skrzydło, na koło i tak dalej. Jak już znajdziecie widok, który was interesuje, zapisujecie go poprzez Ctrl plus numpad, czyli od 0 do 9, no i później naciśnięcie to jest wywołanie, tak? Ja sobie zrobiłem widok na 0, to jest widok ten taki, powiedzmy, podstawowy. Na jedynce mam pierwszego oficera, na dwójce zrobiłem sobie widok na podwozie. Sobie trochę przesunę. Na trójce mam pokazany widok tutaj od strony cabin crew. Siódemka, widok na skrzydło od strony silnika. Czwórka, widok na skrzydło, na spoilery, na klapy. No i analogicznie dziewiątka, szóstka to samo, tylko że z drugiej strony. No i dwa widoki zewnętrzne, 8 i 9 widoki, no z takich nierealnych pozycji, no bo w tym miejscu nie da się kamery jakby w samolocie zamontować. Natomiast już tam, jakby się ktoś uparł, no to mogła, można było przykleić GoPro do winglet. Oczywiście jest to całkowicie zabronione, więc... Ale chodzi tylko, żeby zobrazować, jak można ustawić kamerę. Avitab to właściwie temat osobnego poradnika, więc tutaj też odsyłam do poradników na YouTubie, bo jest tego naprawdę na tyle dużo, że omawianie samego poradnika Avitaba to jest godzina. Ja wam pokażę w skrócie, co zrobić, żeby uruchomić samolot, polecieć i wylądować. Także na początek potrzebujecie w ogóle źródło zasilania. Można oczywiście skorzystać z baterii, ale nie polecam tego robić. Czyli podłączcie sobie tutaj w Avitabie w opcjach głównych, macie Ground Services, czyli serwis, nazwijmy to serwis naziemny, tak? I GPU Connect to jest Ground Power Unit, jest też charakterystyczny znak pioruna, czyli prąd. To jest jednostka, która z paliwa generuje zasilanie. I to potrzebujecie sobie podłączyć na dzień dobry. Jak już to podłączycie, to teraz trzeba zrobić, żeby ten samolot zaczął z tego zasilania korzystać. I macie guzik tutaj na panelu górnym pilota. Nawet jedyny, który się w sumie świeci w tym momencie. Także też łatwo go od razu znaleźć, szczególnie jak jest ciemno w kabinie, jak lecicie w nocy. No i dajecie go w dół, na Ground Power On. Jak już macie Ground Power, to ja polecam od razu szybko zrobić dwie rzeczy, bo tak naprawdę zasilenia do końca jeszcze nie ma. Teraz musicie baterię dać na Guard Closed, od razu można zrobić od razu Exit Emergency Light Guard Closed. Ja nie będę wszystkich guzików tłumaczył, bo to nie jest cel tego poradnika. Jak już to macie, to teraz macie nawet zasilanie w samolocie gotowe. I teraz dwie rzeczy, które się robią najdłużej. Po pierwsze IRS-y. Ustawcie sobie IRS-y na NAV. I teraz one się będą kalibrować. 9 minut zajmie do kalibracji IRS-ów, także to już jest sporo czasu. Jeśli jest noc, to możecie tutaj zapalić sobie światło. Na Bright to jest mocne, albo Dim takie przytłumione. Ale jest dzień, więc nie ma sensu tego używać. Teraz też jeśli jest noc, ale nawet w ciągu dnia też wiem, że większość pilotów rozświetla sobie. Zróbcie sobie Bright Panel na maksa. Zróbcie sobie też Main Panel, to jest tutaj za wolantem. Main Panel na maksa. I panel dolny, panel też na maksa sobie ustawcie. Kolejną rzeczą, którą też warto jest zrobić od razu, bo też to zajmuje najwięcej czasu, to jest oczywiście paliwo. Więc cofacie się do menu głównego i wchodzicie tutaj Fuel and Weight Balance. Klikacie i macie teraz guzik Payload. No i żeby nie było za łatwo, bo nie lata się nigdy pustym Boeingiem, polecam sobie zawsze dodawać, może na początek na przykład 10 ton. To jest waga pasażerów plus paliwa. Można oczywiście zwiększać tą wagę. Im większa waga, tym wiadomo, że będzie trochę trudniej wylądować. No i teraz kolejna rzecz, która też jest tutaj, fuel. My lecimy dzisiaj do Helsinek. To za chwilę, bo jak zacznę mieszać za bardzo, to się zamotamy. I powiedzmy, że na Helsinki potrzebujemy 8 ton paliwa. To jest ze sporym zapasem, bo w rzeczywistości potrzeba trochę mniej. Fuel 8 ton, klikacie OK. No i w tym momencie jeszcze wam się nie zacznie tankować. Musicie wrócić się do menu głównego i dać Fuel Truck Call. I w tym momencie rozpoczęło się dopiero tankowanie. To będzie trwało dosyć długo, ponieważ jest odzwierciedlone rzeczywistość w symulatorze. Kolejną rzeczą warto sprawdzić sobie to jest tak. Wchodzicie w plugins,
albo bezpośrednio z Avitaba stąd, to jest prawie to samo. Więc wejdźmy może już z tego Avitaba tutaj. Wchodzicie w Avitab i wchodzicie w Roads. No i teraz wklikujecie kod ICAO lotniska, gdzie stoicie, czyli UUEE. My jesteśmy Rosja Szeremietiewo. Tym, że airport not found, to się nie przejmujcie, bo to akurat jest jakiś chyba, nie wiem, błąd. No i arrival code, potrzebujecie kodu ICAO lotniska, gdzie lecicie. Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam na pamięć, jakie ma kody Helsinki. Natomiast przy okazji podam wam też bardzo fajny portal pogodowy, z którego polecam korzystać. Ja z niego korzystam, zresztą nie tylko ja. Portal się nazywa windy.com, czyli pisze się to windy.com. No tak jak wiatr po angielsku, windy.com. No i tam macie taką zakładkę ze znakiem samolotu i macie wszystkie kody ICAO lotnisk w kółeczkach zielonych, te większe lotniska. I macie tam od razu pogodę plus kod ICAO lotniska, tam gdzie nacelujecie sobie na mapę. Bo na mapie można sobie wtedy wyszukać tam, gdzie chcecie lecieć. No i Helsinki mam kod EFHK, EFHK, więc wracam do symulatora. EFHK. I tu mamy Helsinki. No i w tym momencie wyświetliła się droga z UUEE, czyli Rosja, Moskwa, Szeremietiewo, do EFHK. No i mamy drogę i to są jakieś punkty, tak? Ktoś na początek to pewnie nie będzie wiedział, co w tym chodzi. Na dole macie napisane direct distance. To oznacza, jaki jest odległość w linii prostej między jednym a drugim lotniskiem, podane w kilometrach i w nautycznych milach. Nautyczna mila, dla przypomnienia, jest troszeczkę większa niż ta normalna mila, no bo jedzie w powietrzu dalej od ziemi, więc dystans do przebycia jest trochę dłuższy, no bo ziemia jest okrągła, jak wiemy. Road distance to jest z kolei droga, którą musimy pokonać w oparciu o legalne kanały, korytarze powietrzne, którymi się po prostu lata w rzeczywistości. Takie, nazwijmy to, niewidzialne drogi powietrzne, niewidzialne autostrady i tak dalej. No i mamy tutaj akurat fajnie, bo jest road distance jest niewiele dłuższy od drogi bezpośredniej, czyli te korytarze akurat tutaj prowadzą dosyć optymalnie, a nie zawsze tak jest. No i teraz tak, macie punkty, bo Obelu jest punktem nawigacyjnym i dalej macie kolejne punkty nawigacyjne, ale żeby nie pisać wszystkich, bo byłoby ich bardzo dużo, robi się takie uproszczenia i macie skróty porobione, czyli skrót B239 oznacza zbiór od kilku do nawet chyba, nie wiem, kilkudziesięciu punktów nawigacyjnych. I teraz to jest wymienione w kolejności. Od Obelu jest pierwszym punktem nawigacyjnym, skąd będziemy startować, i Ropam jest ostatnim punktem nawigacyjnym przed lądowaniem w Helsinkach. No i to jest po drodze, jest to, co widzicie. Generalnie trzeba wpisać wszystko, natomiast jeśli opuścicie środek, to na początek naprawdę nic złego się nie stanie. Po prostu za punktem Obelu polecicie direct, ROPAM i wszystko. Jeśli nie chcecie wszystkiego klikać, bo czasem na długich trasach tych punktów naprawdę może być sporo, a czasem nawet na długich trasach potrafi być punktów zaledwie 2-3, także ten. I teraz tego będziecie potrzebować, bo tak, IRS-y są uruchomione, samolot się programuje, paliwo się tankuje, więc musicie teraz przejść do kolejnej rzeczy, jaką jest FMC. Oczywiście sprawdźcie, czy macie parking brake'a, bo jeśli nie macie, to ten samolot wam może wiatr gdzieś przesunąć po pasie i będzie trochę wstyd. W rzeczywistości należałoby w tym momencie poprosić kontrolę lotów delivery o zgodę na wykonanie lotu według planu, który został wcześniej przesłany. No i wrzucacie tutaj kod transpondera. To jest unikalny kod, którym w trakcie lotu samolot wysyła i jest widzialny ten kod na radarze. Na dzisiejszy lot będziemy mieć kod transpondera 4700 altof i później pokażę, co z tym dalej trzeba zrobić. Teraz trzeba zaprogramować samolot, żeby pokonał tą trasę. W międzyczasie potrzebujecie w rzeczywistości przynajmniej kontaktu wzrokowego z obsługą naziemną, więc dobrze jest sobie już teraz włączyć window hittery. Co prawda my w tym momencie mamy w Moskwie plus 11, ale gdyby było zimno, to te szyby byłyby zamarznięte. Nawet w symulatorze nie mielibyśmy widoczności, więc window hittery należałoby włączyć. Window hittery są tutaj, cztery guziki odzwierciedlające wszystkie cztery, nazwijmy to w skrócie, okna, łącznie z tym. Już jest przedzielone, ale to też dotyczy tego. Także teraz idziemy do FMC. Nav data out of date, tutaj jeśli takie coś macie, to dajecie clear i klikacie tutaj ten lewy górny guzik FMC. No i dalej klikacie post init, tutaj widać mój kursor na pewno.
No i macie Reef Airport. I to jest pierwsza rzecz, którą wpisujecie, czyli lotnisko, skąd startujecie. UUEE, Rosja, lotnisko Szeremietiewo. Gate możecie wpisać, stoimy na 117. No i teraz macie bardzo, bardzo ważną rzecz, Set IRS Position, czyli pozycję według nawigacji, którą trzeba tutaj wpisać. Natomiast już od razu pocieszam, nie trzeba tego wpisywać. Wystarczy wejść teraz, kliknąć Next Page i kliknąć GPS Left albo Right. Powinny być zgodne, jeśli nie są, w symulatorze zawsze będą zgodne, jeśli nie są, to znaczy, że się któryś zepsuł. I wtedy lecieć oczywiście nie można już takim samolotem. Także GPS na przykład left i dajecie wklej. Żeby wpisać do pamięci, jakby do schowka, wystarczy kliknąć raz. Tutaj klikacie raz lewym i później to samo robicie w miejsce, gdzie chcecie to wkleić. A jak coś źle wpisaliście, to po prostu dajecie clear. Tu jest guzik do kasowania albo delayed. No i teraz klikacie dalej, root. No i macie znowu Origin. Macie już automatycznie jest wyświetlone UUE, więc klikacie Origin UUEE. No i dalej wpisujecie Destination, czyli lotnisko, gdzie będziecie chcieli lecieć. No i teraz wchodzicie w górny pasek plugins, Avitab, Toggle Tablet i dajemy. Tutaj mamy w tym okno, więc nie musimy głową co chwilę się wyginać, tak, i patrzeć w ten, więc macie okno otwarte, tak byście tablet, nie wiem, wzięli do ręki. No i macie punkty nawigacyjne, które za chwilę będziecie wpisywać, ale póki co lotnisko EFHK, czyli Helsinki, dokąd lecimy. I dzisiaj lecimy w malowaniu lotowskim, więc numer naszego lotu to jest lot 303. Klikujecie flight number lot 303. Tego nie musicie zrobić tak naprawdę, bo to jest tylko dla waszej taki, no, żeby to fajnie wyglądało, tak? No i teraz pas, z którego będziecie startować. Wchodzicie tutaj w górną opcję X-Plane'a i używacie łezki, która tutaj jest, trzecia od prawej. I w tym momencie macie mapę tego miejsca, gdzie jesteście. Jeśli tak się nie stanie, to klikacie tutaj ten, tu można sobie troszeczkę rozszerzyć to okno. Klikacie tutaj ten guzik, on was wtedy przerzuci od razu bezpośrednio na samolot. Bardzo uważajcie, żeby nie zrobić tego, bo jeśli się kliknie w samolot, możemy w X-Plane'ie przesunąć, możemy go w X-Plane'ie w tym momencie przesunąć, lewo, prawo, góra, dół, więc bardzo ostrożnie z klikaniem samolotu, bo można zrobić sobie krzywdę, rozbić po prostu samolot jeszcze zanim w ogóle ruszycie cokolwiek. Więc scrollem na przykład myszy sobie przybliżacie tą mapę, gdzieś tak lekko z boku i jak przybliżycie na już bardzo blisko, to klikacie gdzieś w okolicach samolotu, albo najlepiej od razu na UUEE. W tym wypadku UE nie działa, więc gdzieś tutaj w tych okolicach, o tak, no, blisko pasa startowego. W tym momencie wyświetli wam się lotnisko Szeremietiewo. Jeśli są jakieś radiolatarnie, to trzeba czasem uważać, bo czasem potrafi wywalić, o, VFR Selectional będzie chyba najlepsze, żeby trafić bez problemu. Jak traficie już w lotnisko, macie Szeremietiewo International UUEE, klikacie Details, no i macie nie metar, tylko macie aktualne warunki pogodowe w Moskwie. No i mamy sky clear, visibility more than 10, wind, light and variable, altimeter 3033. To wam też będzie za chwilę potrzebne. Problem jest taki, że chciałem, żeby był wiatr w konkretnym kierunku, ponieważ teraz musicie wybrać pas. W rzeczywistości oczywiście kontroler wam wybiera pas. W symulatorze tutaj musicie sami go wybrać. Więc weźmy sobie na przykład, wystartujemy sobie dzisiaj z pasa, moment, do dyspozycji w Szeremietiewie mamy pasy od 6L, 6C, 6R, pewnie, nie wiem, myślę, że będziecie wiedzieć już, co to oznacza, oglądając ten poradnik, a jeśli nie wiecie, to pasy są oznaczone od 0, właściwie od 1 do 360, czyli skróty dwucyfrowe zawsze są, bo nie robi się pasa na przykład, nie wiem, 0,62, tylko jeśli pas ma kurs 0,62 stopnia, to będzie to pas 0,6. Jeśli ma 0,69, to będzie 0,7 i tak dalej. Także to są odzwierciedlenie kursów, tak? Tutaj macie od razu różę pokazaną, różę kierunków. No i na północy macie oczywiście 360, w prawo, czyli na wschód macie 90, w dół na południe 180, zachód 270, no i północ 360 i tak dalej. Więc startujecie zawsze pod wiatr. Jak się nie da pod wiatr, no to wtedy jakoś tam, nie wiem, z bocznym wiatrem i tak dalej.
przy mniejszych wiatrach wylanie, przy wolniejszych wiatrach poniżej 5 metrów, przepraszam, poniżej 5 węzłów na sekundę, to właściwie nie ma większego znaczenia. Na godzinę, nie na sekundę. I teraz tak. Wybieracie pas, wybierzemy sobie pas 6, 2-4 center. Weźmiemy sobie 2-4 center. Szemetiowa ma 3 pasy startowe. To jest nietypowe lotnisko, trochę złe, że tak powiem, do robienia takiego poradnika. Ale weźmiemy sobie center, czyli środkowi. Środkowy 24, czyli ten, który idzie tutaj w tą stronę. Także już zwróciliście uwagę, mapa jest tutaj pod kątem ułożona, ponieważ ten pas nie idzie kursem 240, jakbyśmy spojrzeli na to. Ale o tym to jest, dlaczego tak jest, to jest znowu poradnik na temat rzeka. Także nie będę tego dotykał, tego tematu. Chodzi o ustawienie mapy po prostu w tej sytuacji. Dobra, czyli startujemy z pasa 2-4 center, więc klikamy 2-4C i klikamy na runway. I dalej przechodzimy do... nie damy perfect init, tylko dajemy next page i teraz wbijemy sobie tą trasę. Czyli tu, zacznę od punktu tego, który jest pierwszym punktem nawigacyjnym, czyli Obelu. Punkt Obelu. Via Direct. Jeszcze będziemy po drodze wybierać Sida i Stare, ale o tym za chwilę. I dalej mamy drogę B239. B239. I dalej mamy punkt AJ. Ja wam celowo skrócę to. I za punktem AJ polecimy sobie od razu do punktu Ledun. Ledun. Punkt Ledun. Direct. I za punktem Ledun droga N872. I dalej mamy punkt Ropam. No i teraz już mamy trasę aktywną. Trasa jest aktywna, trzeba ją aktywować poprzez kliknięcie Activate i tutaj ten podświetlony guzik Execute. W tym momencie dopiero macie trasę aktywną. I teraz, korzystając jeszcze z tej trasy, jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać, żebym się nie pomylił. Dobra, EFHK. Road. Next. Nie, next page. I teraz tak. DEPAR, czyli Departure Arrival. Wchodzicie w Departure, czyli odloty. I dla pasa 24 wybieracie SIDA. No akurat złożyło się tak, że tutaj z 2.4C SIDA nie ma, ponieważ najprawdopodobniej w MOSFie pas 2.4 w ogóle nie służy, 2.4C Center nie służy w ogóle do startów. Także spróbujmy zmienić na 2.4 lewy. O, 2.4 lewy służy już do startów, no i mamy punkt Obelu. I patrzymy, czy jest SID, który będzie tutaj pasował. Akurat nie ma SIDA Obelu. Szkoda, bo na wielu lotniskach jest, punkty są powiązane. No trudno, weźmiemy sobie na przykład SIDA. No, żeby wam zobrazować pewną rzecz, weźmy sobie na przykład KN6 Golf. Trans można jeszcze wybrać, przez jaki punkt, ale to już zostawmy. Execute i przylot do Helsinek. Będziemy lądować na pasie, zaraz powiem jakim. EFHK. Mamy Helsinki i mamy wiatr z kierunku 180, prędkość 6 węzłów. 186 węzłów, więc będziemy lądować na... O, jest ILS 3, świetnie. I to jeszcze... No to idealnie, będę mógł wam pokazać, co chciałem. ILS prawy, pas numer 22 prawy, ILS kategorii trzeciej. Dajemy next page i tutaj mamy go w tym miejscu. ILS 22 prawy, klikamy go i teraz wybieramy punkt... czyli tak zwany star. I to jest star, to jest jakby droga, którą będzie schodził samolot z punktu nawigacyjnego konkretną drogą, żeby wejść idealnie na tą ścieżkę. Także potrzebujemy znowu wpisać UUEE EFHK i mamy punkt ROPAM, więc patrzymy, czy jest star. O, jest star, ROPA, no właśnie. Execute. Generalnie to powinniście zrobić z Simbriefa. Simbrief, bardzo fajna strona, darmowa, polecam założyć sobie konto i tam można wydrukować sobie dispatcha, czy wydrukować, no stworzyć plik dispatch. W dispatchu macie te właśnie drogi tam wypisane, łącznie z SIDAM i STAR-em.
No i z tego tak naprawdę najlepiej jest po prostu korzystać przed każdym lotem. Chociaż to jest już, wiem, że to jest duże utrudnienie i nie każdy ma czas i ochotę to robić po prostu. Teraz, żeby zweryfikować trasę, czy wszystko dobrze się poukładało, przechodzicie na tym pokrętłem tutaj. W ogóle za chwilę będę musiał wytłumaczyć mniej więcej każdy guzik, do czego służy. Natomiast tak, z tych, które na razie korzystałem guzików, wchodzicie w... ten guzik mieści się dokładnie w tym miejscu. Przekręcacie guzik CTR, nazwijmy go w ten sposób, żeby było jasność w tłumaczeniu. Przekręcacie go w prawo na PLN, czyli plan. To zmienia wam układ tego tutaj wyświetlacza na dole. Każdy służy do czegoś innego. Wchodzicie na plan. Plan ma to do siebie, że możecie przemieszczać się po nim. Klikacie teraz na Legs. To jest tutaj, ten guzik. I z Legsa możecie teraz sobie guziczkiem tym małym step przestepować punkty krok po kroku, jak będzie wyglądał wasz lot. Czyli zobaczcie, start z pasa 2-4 lewy, Szeremetiewo, idziemy do punktu EE 527, w którym mamy być na wysokości 2590 stóp, A oznacza above, czyli powyżej. Może się jeszcze trafić litera B, to znaczy B oznacza below, czyli poniżej. W tym wypadku mamy być w tym punkcie powyżej tej wysokości 2590 stóp. No i w tym punkcie skręci samolot automatycznie w prawo, jeśli zdążycie oczywiście uruchomić autopilota, bo jeśli nie, no to nie skręci. No i stepujecie sobie dalej, tak? Step. Kolejnym punktem macie E528 i tutaj te punkty też są wyświetlone. Na razie nie ma podanych prędkości, są tylko odległości i kursy. Przed każdym punktem, czyli tak jak tutaj mamy, przed punktem DE24L mamy podanym, jakim kursem będziemy do niego lecieć, czyli kursem 255, i za tym punktem będziemy lecieć kursem 245, czyli automatycznie widać, że w tym punkcie będzie zakręt o 10 stopni w kierunku lewym, ale to bez... chwila, moment, coś tu się mi namieszało teraz, przecież zakręt będzie w prawo. ...244, 268. Dobra, już wszystko jasne. No i stopujemy dalej. Mamy punkt EE803, punkt KN, w którym będzie ostry zakręt w lewo, do punktu Obelu, Aj, Ledun, Ropam. No i tu już jest, widać, że już jest, nie ma discontinuity. Gdyby było discontinuity, to musicie kliknąć punkt ostatni. Pierwszy za discontinuity i kliknąć go w miejsce za następnym punktem, gdzie ten discontinuity się pojawia. Wtedy połączycie sobie trasę. Pokażę to na przykładzie skróta, który za chwilę zrobię. Ale jeszcze kończąc tą trasę, którą mamy, do punktu HK881 na wysokości powyżej 3000 i w punkcie HK883 wyjdziemy już na prostą do lądowania, gdzie będziemy łapać wiązkę ILS, ale o tym później. Także przestepujemy jeszcze raz tą trasę, bo teraz wam pokażę, jak sobie zrobić skrót. Start z pasa 2-4 lewy do punktu N. Dalej mamy drogę tutaj. Ja teraz chcę ominąć za punktem E528. Ja nie chcę lecieć do punktu KN, tylko w rzeczywistości najprawdopodobniej dostalibyśmy tak zwanego directa, czyli punkt KN chcę ominąć, więc klikam punkt Obelu, cofam się do poprzedniej strony i wklikuję go za punktem E528 Obelu, execute. I w tym momencie pojawił się skrót i mam już piękną, elegancką trasę. Jak to mamy zrobione, wracamy tutaj na to pokrętło, dajmy z powrotem map, po to, żeby mapa odtwarza nasz aktualny przebieg lotu, także mamy ten trójkąt, obrazuje oczywiście nasz samolot i to, co się dzieje przed nami. To też jest bardzo potrzebne. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić, która czasami się w X-Plane psuje, to jest wychylenie boczne. Roll Rotation Offset, jeśli tutaj jest inny parametr niż 0, to polecam sobie to poprawić. No teraz jest akurat na szczęście dobrze, ale często to się niestety psuje.
No i teraz musicie wrócić do menu głównego. FMC, Post Init, Root. No i klikacie dalej, Perfect Init. I teraz jak już macie paliwo zatankowane, pasażerów, to co pokazywałem wcześniej, dodaliśmy. Mamy już wyliczoną przez komputer całkowitą masę do startu. I teraz wystarczy, że klikniecie tutaj lewym przyciskiem myszki i ta masa się sama z automatu doda. I mamy całkowitą masę do startu naszego Boeinga. Dzisiaj to jest 61 ton i 100 kg. Planowe zużycie paliwa bierze się też z dispatcha. Spalimy poniżej, myślę, 4 ton w dzisiejszym locie. Rezerwę na pewno zostanie powyżej 2 ton w rezerwie. Cost index przyjmijcie na początek 64, natomiast później też bierzecie cost index z dispatcha. No i teraz bardzo ważna rzecz, flight level, czyli na jakiej wysokości chcecie lecieć. Też bierzemy to z dispatcha, natomiast jeśli chcecie robić to manualnie i nie macie doświadczenia, no to trudno mi tutaj teraz dobrze doradzić, co zrobić. Generalnie na długich trasach w X-Plane rekomendowaną wysokością i tutaj też pamiętajcie, że na wschód latamy zawsze na wartościach parzystych, a na zachód latamy zawsze na nieparzystych. Także lecimy do Helsinek, więc lecimy na parzystych dzisiaj. Pójdziemy na wysokości 26 tysięcy stóp. Także tutaj wbijacie teraz skrót od Flight Level, FL, i wpisujecie 260 i klikacie tutaj. I teraz cała nasza trasa się zoptymalizowała i ułożyło trasę, prędkość i tak dalej właśnie w oparciu o prędkość, przepraszam, w oparciu o wysokość, którą chcemy lecieć. Cruise wind, kolejna ważna rzecz, którą wypadałoby wklikać. Najczęściej będziecie latać pewnie na 34 tysiącach, takie troszeczkę dłuższe trasy, więc w X-Plane macie wiatr. Jak wejdziecie tutaj, bo tak sobie klikam, nic nie mówię, klikacie sobie łezkę. No i oddalacie też z dala od samolotu, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Oddalacie tą mapę, no macie wiatr na przelotowej. W rzeczywistości bierzecie to też z dispatcha. No to z tej sytuacji możecie sobie przyjąć jakąś tam, nie wiem, średnią wartość między 34. Mamy wiatr z kierunku 227 na przelotowej, prędkość 57. Na 12 tysiącach mamy 25 prędkość, więc powiedzmy, że średnia będzie gdzieś około 40 węzłów. Jeśli chodzi o kierunek 227, 247, weźmy kierunek 235 jako średnia. 235, 40 to jest nasz wiatr mniej więcej. Klikacie 235 łamane na 40 i klikacie cruise wind. ISA dev również bierzemy z dispatcha. Możecie sobie przyjąć tą temperaturę na początek, to nie będzie jakiś ekstremalnie wielki błąd. 11 stopni na plusie. No i na przelotowej powinniśmy mieć w tej sytuacji minus 26. Transition altitude nie polecam wbijać na początku tego, ponieważ nie ogarniecie czasowo tego wszystkiego, więc polecam zamiast transition altitude od razu wbić sobie wysokość docelową na autopilocie, więc altitude tutaj. Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli samolot jest w profilu climb, czyli wznoszenie, to to pokrętło, jeśli jesteście oczywiście w trybie autopilota, to pokrętło limituje wam górną granicę wznoszenia, czyli jeśli ja tutaj wykręcę 10 tysięcy, to ten samolot nie poleci wyżej jak 10 tysięcy. Jeśli dam 26, tak jak chcemy lecieć, to on się wzniesie do 26 tysięcy. Jeśli dam 30 tysięcy, on się i też wzniesie do 26 tysięcy, ponieważ tak jest zaprogramowane. Ale on jest limiterem, to znaczy jeśli jest 30 w zaprogramowaniu, a damy 26, on się nie wzniesie wtedy na 30. I dokładnie tak samo działa ten guzik, ale w drugą stronę, jeśli jesteśmy w profilu descent. Wtedy działa dokładnie odwrotnie, czyli tak jak go mało skręcicie, to on tylko tyle zejdzie. O tym będzie później, bo ten poradnik będzie trwał jeszcze niestety, albo stety, sporo czasu. Jak już to macie zrobione, przechodzimy tak jak byliśmy, czyli root, takeoff. Macie konfigurację do startu, czyli wychylenie klap pięciostopniowe. Na większości lotnisk startuje się z piątki. Center Gravity, trimmer, wystarczy, że klikniecie. Jeśli wszystko zrobicie dobrze, to wskoczy samo. Mamy trimmer 4.25. Trimmer reguluje ustawienie kąta statecznika poziomego. Statecznik poziomy to jest oczywiście, to jest statecznik poziomy w samolocie. I trimmer reguluje całą jego płaszczyznę, nazwijmy to, nie wiem, natarcia, kąt, pod jakim on idzie, tak? Tutaj widzicie te dwie prowadnice.
jednej praktycznie nie widać, druga, on na tym się będzie ustawiał w osi, tak jak teraz patrzymy, to jego lewa strona, czyli tył będzie szedł do góry, wtedy przód będzie szedł w dół albo odwrotnie, to robi trimmer. Natomiast wychylenie lotek statecznika, te które są tutaj na części ogonowej, czyli steru wysokości, to już jest ruch wolantem, trimmer tego nie dotyka. No i oczywiście ster kierunku, czyli ta, nazwijmy to, płetwa grzbietowa. Dobra, wracamy do samolotu. Już wiecie, do czego służy trimmer, teraz żeby wiedzieć, gdzie go ustawić. 4,25. To nie musi być idealnie ustawione, musi być z jakąś mniejszą lub większą dokładnością. Później steruje trimmerem oczywiście komputer, czyli autopilot. Na początek ustawiacie to ręcznie. No i macie prędkości startowe, które musicie kliknąć. V1 130. Prędkość startowa V1 oznacza, że jeśli ją przekroczycie, to nie rezygnujecie już ze startu, jeśli coś by się stało. Oczywiście są to, że nic się nie stanie, ale warto to wiedzieć. Prędkość VR, prędkość rotacyjna, skrót od Velocity Rotate. W tej prędkości rozpoczniecie ciągnięcie volantu do siebie. Delikatne odrywanie nosa od ziemi, no i powolne wznoszenie. Nie robimy tego w ten sposób, czyli nie ciągniemy z całej siły, bo zrobicie tail strike'a i uderzycie ogonem o pas. Także robimy to tak bardzo, bardzo z wyczuciem. Jak zobaczymy, że samolot zaczyna się odrywać, możemy leciutko pociągnąć mocniej. Jak już będziemy mieli komendę od drugiego pilota, która w Zeebo jest zasymulowana hasłem Positive Rate, wtedy możemy wyciągnąć samolot na wznoszenie do około 15 stopni albo obserwować po prostu flight director. O tym też będzie później. I ostatnią prędkością jest prędkość V2. W przypadku, gdy po V1 dojdzie do wybuchu jednego z silników, nie startujemy w prędkości rotacyjnej, tylko startujemy z prędkością przy prędkości V2, czyli 143. To jest też w dużym skrócie. Jak to zrobicie, to teraz kolejną rzeczą, którą możecie sobie kliknąć, jest uzbrojenie flight directorów na on. Ustawienie prędkości. Dwie checklisty widziałem, nie wiem, która jest prawidłowa. Jedna mówi, żeby wpisać 143. Natomiast powiem szczerze, ja bezpieczniej się czuję, jak tutaj wpiszę sobie plus 15. To wiele nie zmienia, a da się latać lecąc za szybko. Nie da się latać lecąc za wolno. Nie zmieniłem, dobra. Więc wpisujemy teraz plus 15, czyli 158. I tak zostawiacie. Kolejną rzeczą, którą musicie wpisać, jest kurs po starcie, czyli samolot jak już wystartuje, żeby miał prawidłowy kurs. Do automatycznego startu dobrze by było też, chociaż Boeing chyba z tego co kojarzę nie korzysta, ale możecie sobie wbić też rzeczywisty kurs pasa. W tym wypadku mamy kurs 244. Akurat jest wbity, bo wczoraj lądowałem w Moskwie, więc jest częściowo samolot już zrobiony tak, jak był wczoraj, go zostawiliśmy. No i kurs po starcie ustawiacie tutaj na pewno 240, po to, żeby na autopilocie on utrzymywał ten kurs po starcie, więc dajecie heading 240. I tu jest takie pokrętło, które można ustawić od 10 do 30. To jest maksymalne wychylenie samolotu na zakręcie. No to po starcie dajecie oczywiście 30 i w miarę jak ta prędkość rośnie, no to należy ten pokrętło skręcać, tak? Na przelotowej dajemy oczywiście 10, no bo ostrzejszy zakręt to tylko kłopoty, delikatnie mówiąc. Jak to macie zrobione, to właściwie można powiedzieć, o tutaj nie aktywowałem czegoś, execute zawsze jak skończycie, to dawajcie execute, bo bez tego wszystko się wykrzaczy po prostu. Zresztą tak samo byłoby w rzeczywistości. Jak to macie zrobione, to żeby sobie zrobić pełen realizm, możecie kliknąć sobie Start Flight Leg i rozpocznie się w tym momencie przyjmowanie pasażerów na pokład. No niestety Moskwa mi strasznie klatkuje, ale za chwilę z niej odlecimy, także już w Helsinkach będzie wszystko wyglądało przyzwoicie. W tym momencie możemy sobie zrobić pasy na auto. Pozycja właściwie powinna być już wcześniej zrobiona na steady. I po chwili czasu, jak pasażerowie zajmą już swoje miejsca, możecie kliknąć Ground Services, Doors, no i pozamykać wszystkie drzwi. Pamiętajcie, że przed zamknięciem drzwi, żeby schować schody, bo jak nie schowacie schodów, to potem będziecie latać z wyciągniętymi schodami, to wygląda co najmniej głupio.
W kolejnym czynnikiem, jaki możecie zrobić, pod warunkiem, że macie już uzbrojone IRS-y, bo do IRS-ów musi samolot stać stabilnie w jednym miejscu, wtedy się kalibrują dobrze IRS-y. To jest jedyna szansa, żeby je w ogóle skalibrować. Możecie wziąć sobie teraz pushback. Żeby wiedzieć, w którą stronę się musicie wypchnąć, wchodzicie znowu w Avitab mapa. I tutaj przy okazji mapy w Avitabie też pokażę kilka fajnych rzeczy. Poza plusem, minusem, którym można sobie tą mapę przybliżać i oddalać, można kliknąć sobie ten trybik i w tym trybiku możecie sobie kliknąć Airports, WordDME, NDB, ILS i Waypointy. Waypointy są fajne do tworzenia własnych tras. Tego nie klikacie. No i macie w tym momencie pokazane lotnisko i miejsce, gdzie stoicie. Startujemy z pasa 2-4 lewy. Pas 2-4 lewy to jest oczywiście ten pas tutaj, ten O. I z niego będziemy startować. Więc żeby tam dojechać, musimy wypchnąć się w nasze prawo. Więc zamykamy tą mapę. Wchodzimy z powrotem w Avitab. Jeśli mamy już włączony APU, a nie mamy włączonego APU. Dobra, to teraz pokażę w takim razie, jak włączyć APU, bo myślałem, że jest włączony. Uruchamiacie pompę paliwa skrzydła lewego na ON. I teraz APU dajecie na ON i na chwilę przytrzymujecie na opcji start. O, jeśli ruszyła wskazówka, to znaczy, że APU zaczął się uruchamiać i w tym momencie APU zaczął się uruchamiać. No i teraz musicie troszeczkę poczekać. W międzyczasie możecie dać APU bleed na on, bleedy silników na off, trim air na on, yaw damper na on. Reszty na razie nie dotykacie. Dobra. W tym momencie możemy zrobić tak zwany ground equipment remove, czyli podkładki spod kół zostają wyciągnięte. Better pushback i request pushback. Jeśli nie macie planu, to ten plan się pojawi z automatu. Jeśli plan był wcześniej zrobiony, to requestem po prostu przywołacie autko. Ground equipment. Oczywiście trzeba wcześniej ściągnąć dodatek better pushback. Także mówiłem, że wypychamy się w prawo, więc zrobimy tak, scrollem myszy można zakręcać samolot, ustawiać jego oś lewo-prawo. Także wypchniemy się tutaj. O, niech będzie, powiedzmy, tak elegancko to będzie, o, w tym miejscu. Klikacie lewym i teraz, pomimo że ten samolot jest przyklejony cały czas do myszy, dajecie Enter, Accept Plan. Jeśli klikniecie gdzieś z boku, no to zepsujecie wszystko, więc trzeba konkretnie kliknąć w Enter, Accept Plan. Ground to cockpit. Tau is driving up. Tau is driving up, co oznacza, że nasz TUG jest w drodze. Nasz APU się uruchomił, więc przechodzicie teraz na zasilanie z Ground Power Unita na APU. Więc dajecie te dwa guziki w dół. APU Generators on. TUG właśnie przyjechał. Teraz Ground Power trzeba odłączyć, bo inaczej będziecie lecieć w powietrzu i będziecie ten Ground Power cały czas mieć przypięty. Ground Power Unit Disconnect. No i Shift plus 4. Sprawdzacie, czy na pewno ten wszystkie rzeczy zostały odłączone. Czy podkładki pod koło, już ich nie widać, czy nie ma schodów wyciągniętych i tak dalej, i tak dalej. Free kamera. O kamerach też jeszcze później dwa słowa powiem. On teraz się do nas podłączy. Kolejną rzeczą, którą robicie, jest uruchomienie, jeśli jest noc, to Logolite i antykolizja na on. I w tym momencie rozpocznie się instrukcja safety demonstration, czyli instrukcja procedura bezpieczeństwa po prostu. Zresztą jaką linię wybraliście, to będziecie mieć takie komunikaty. Tam inne ma Delta, inne ma Ryanair, jakiś tam defaultowy jest w Zibo. Teraz kolejna rzecz, jaką możecie zrobić, to jest uruchomienie reszty pomp paliwa. Pomp paliwa skrzydła lewego, prawego. Zbiornik centralny na krótkich trasach będzie pusty, więc tutaj tematu nie ma. W przypadku, gdyby był pełny, też pompy paliwa należy pozostawić wyłączone zbiornika centralnego. Release parking brake. Po tej komendzie możecie zdjąć parking brake'a i samolot zacznie być wypychany. Dostaliśmy zgodę na uruchamianie silników. Na niektórych lotniskach nie zawsze ta zgoda jest od razu. Czasem trzeba się wypchnąć do tak zwanej strefy, nazwijmy to, bezpiecznej. Natomiast tutaj możemy te silniki uruchomić już teraz.
Więc wchodzicie w engine start switches, upewnijcie się tylko wcześniej, czy paki są na off, bo jeśli paki są na auto, silnik się nie uruchomi. Wchodzicie tutaj w engine start switch, jeszcze raz pokażę, gdzie one są. Engine start switch, pozycja silnik numer 2, GRD. Zaczynamy zawsze od dwójki, wszystkie inne wyjątki w innych poradnikach, więc nie będę omawiał wyjątków, tylko mówię tak, co zrobić, żeby po prostu sobie fajny, przyjemny lot zrobić. Silnik numer 2 się uruchamia. W tym czasie, jak wam się nudzi, możecie sobie autobreaka dać na tryb RTO, czyli Rejected Takeoff. O nim też za chwilę opowiem, ale teraz tak, silnik uruchomił się, jest obroty 25, możemy w tym momencie podać po niego paliwo. Jeśli zrobimy to za szybko, silnik wybuchnie, ponieważ zbyt duża ilość paliwa zostanie podana i może dojść do eksplozji, więc możemy podać paliwo za późno, nie wolno nam podać paliwa za wcześnie. Silnik się w tym momencie uruchamia, jak już się uruchomi, rozpoczniemy uruchamianie silnika numer 1 przełącznikiem na jedynce. Kolejną rzeczą, jaką teraz możemy zrobić, jeśli nam się nudzi, o właśnie, elektryka, hydraulika, przepraszam, bardzo zapomniałem, powinny być przed silnikiem uruchomione. Generalnie dobrze skorzystać z checklisty, wtedy na pewno o niczym nie zapomnicie. Ja wszystko robię z głowy, tak jest trudniej, aczkolwiek tak latać oczywiście nie wolno, absolutnie. Nawet zawodowy pilot, który lata 20 lat, ma prawo o czymś zapomnieć. Choćby dlatego, że nagle ktoś mu coś zapyta, zapomni, mózg zarejestruje, że zrobił, tymczasem nie zrobił. Jak już mamy silnik numer 2 uruchomiony, silnik numer 1, pozycja ground i teraz rozpocznie się uruchomienie silnika numer 1. Tutaj przy 25 podaje się paliwo. Ależ skacze, masakra. Za chwilę pokażę, jak uruchomić resztę. Generalnie dzisiaj każdą czynność, którą zrobię, to po prostu omówię. No i zobaczycie, jak ten lot wyjdzie sami. Możecie na koniec ocenić, czy wam się podobało, czy nie. Dobra, silnik numer 2 się uruchamia. Czy drugi w kolejności, ponieważ teraz uruchamiam tak naprawdę jedynkę. Po tym komunikacie Operation Complete Set Parking Brake oznacza to, że tu chce się od nas odpiąć i musimy włączyć parking brake'a, więc parking brake set. No i teraz mamy czekać tak długo, aż powie, że się odłączył. Dostaniemy zgodę na kołowanie dalsze. Dopływ paliwa do silnika jest 26, więc dajemy dźwignię na idle. No i teraz jak ten silnik się uruchomi, możemy dać sobie silnik numer 2 na tryb continue, silnik numer 1 na tryb continue. Zasilanie przechodzimy w tym momencie tutaj na transferze prądowym, przechodzimy na silnik prawy. Silnik lewy jeszcze nie, bo jeszcze się nie uruchomił, więc jeszcze sekundka. Teraz jest. Tryb continue. Zasilanie. W tym momencie APU możecie wyłączyć. W niektórych sytuacjach APU należy pozostawić włączony, że gdyby doszło do awarii obu silników, żebyśmy mieli zasilanie, bo przy starcie, jeśli strzelą oba silniki, to jesteśmy bez zasilania, a rad zanim się wysunie i tak dalej, no to może być krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ale niektóre loty, linie lotnicze propagują, że ten APU już należy wyłączyć. Teraz musicie zrobić bleedy silników, czyli dopływ powietrza między innymi do kabiny na on. APU bleed off. Pax auto. I teraz izolacja na auto, czyli uszczelniliśmy samolot, jesteśmy w tym momencie już odseparowani od zewnątrz. I komputer reguluje ciśnienie w samolocie wewnątrz. Tuk się odpiął, możemy rozpocząć kołowanie. Natomiast zanim rozpoczniemy kołowanie, pokażę wam wszystkie jeszcze inne rzeczy, które absolutnie musimy zrobić. Światła do kołowania, taksi obowiązkowe, turn-offy w nocy. Kolejną rzeczą, którą obowiązkowo musimy zrobić, to są probe hitery. Jeśli jest temperatura ujemna, uruchamiamy też anti-ice'y, ale dzisiaj jest na plusie, więc nie musimy anti-ice'ów uruchamiać. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, co robi się właściwie w ostatniej chwili przed startem, to są warunki pogodowe i ciśnienie lokalne. Wchodzicie znowu w Avitab, Airports, no i lotnisko, z którego startujecie, UUEE, czyli Szeremietiewo. I teraz bierzecie albo stąd, albo najbardziej dokładne, bo to jest tylko prognoza, teraz najbardziej dokładnie zawsze na łezce, bo na pokazuje aktualne. Warto też sobie zawsze kliknąć to odświeżenie tutaj, przed tym jak w ogóle spojrzycie to tutaj. Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, to jest ciśnienie lokalne wpisać i dajecie znowu lotnisko Szeremietiewo, details,
i macie altimeter pokazany 3033, przepraszam, albo ciśnienie 1027 hektopaskali. No i teraz kolejny przełącznik, a może w ten sposób zostawię nawet lepiej. Kolejny przełącznik jest tutaj i macie opcję ustawiania albo IN, albo HPA. Jeśli IN, to będzie w postaci tego, czego się używa na przykład w Stanach Zjednoczonych. Mamy 2992, więc ustawiacie 3033 poprzez kręcenie tym tutaj, bo można jeszcze tym kręcić, ale to tylko przełączacie, a my kręcimy tym na 3022. No i teraz mamy ustawione 3022, jeśli przełożymy na hektopaskale, mamy 1023. No i widzicie, z pogodą jest to niezgodne. Jak dajemy na IN, mamy... Przepraszam, 3033 miało być. 3033. Na baru jest 1027, no i czy się wszystko zgadza, no tak powinno zresztą być. Także teraz nie ma znaczenia, jak już ustawicie dalej, tak? Latamy raczej w hektopaskalach, więc to możecie w tym momencie zamknąć. No, pojawił się wiatr z kierunku 175 węzłów, zmienny od 110 do 220, czyli pas 2.4 lewy jest jak najbardziej zgodnym pasem. Możemy sobie w tym momencie jeszcze kliknąć plan lotu, defaultowy, ale powiem szczerze, on jest bardzo słaby i na górskich lotniskach ATC was będzie chciało niestety zabić. Tutaj, żeby ten plan lotu na początek, żebyście się mogli przynajmniej jakoś tak, nie wiem, pobawić, wczuć, to polecam sobie tak, kliknąć airline, wybieracie sobie, tak jak my lecimy, lot, więc wpisujecie lot po nazwie albo po kodzie trzyliterowym. Lot Polish Airlines, jeśli będziecie szukać, nie wiem, Enter Era, no to wpisujecie Enter. Lot Polish Airlines, teraz wpisujecie numer lotu, no to ja mam 303. Chwalę naszego dywizjonu. Samolot, no to wpisujecie nazwę, z którym lecicie, tak? Nazwę firmy, która wyprodukowała Boeing. Aircraft Model 737, wersja 800. UUEE, lecimy do Helsinek. Jeśli ktoś zapomniał, tak jak ja w tym momencie, jak Helsinki mam kod, to wchodzi DEPR i macie EFHK. I wpisujecie EFHK. Wysokość, którą zaplanowaliśmy, mieliśmy lecieć na 26 tysiącach stóp. Raz, dwa, trzy. I flight plan, i dajecie request clearance. I dostaliśmy, tutaj powinien teraz gadać, nie wiem czemu nie działa. Dostaliśmy squawka 4700, jest i flight level 260, readback. Kolejna rzecz, którą możecie kliknąć, jest... Request taxi. O, dostaliśmy pas 2.4 prawy, więc nie będziemy z niego startować, ale w każdym razie to idzie intuicyjnie. Jeśli dacie autotune recommended frequencies, to nawet nie trzeba tutaj specjalnie, że tak powiem, grzebać przy radiu. Przekręciłem troszeczkę. Także tutaj można samemu ustawiać te częstotliwości, tak? Ale nie będziemy tego robić. Dobra, readback transmission, cancel. Dopóki nie skończy gadać lub nie skończy potwierdzać wasz udawany drugi pilot, to nie klikniecie cancel, dopiero teraz można dać cancel. Dobra, to samo należy ustawić dla pierwszego oficera, czyli dla drugiego pilota. Rozświetlimy sobie tylko. Więc ciśnienie ma być 1027 hektopaskali. Od razu się uczcie prawidłowo, także nie uczcie się, żeby wpisywać tylko z jednej strony. Ja tak robiłem na początku, że tylko dla siebie wpisywałem, ale to jest bez sensu. No i teraz musicie ustawić minima do klap. Macie wysokość lotniska 629 stóp nad poziomem morza, więc możecie to robić radiowo albo barometrycznie. Przełączymy sobie na barometrycznie i tutaj klikacie i lecicie na plus 1000, czyli 1640. To nie musi być idealnie, ważne, żeby było powyżej, tak? 1715 ustawiłem, jest ok. Kolejną rzeczą, tym guzikiem możecie sobie przybliżać albo oddalać mapę, tak? Dajemy na razie na 5 do startu. Mapa FPV, czyli widok rzeczywisty położenia i tego, jak leci nasz samolot, i w przelicznik w metrach jesteśmy 196 metrów nad poziomem morza. W tym momencie możecie tak, instrukcja bezpieczeństwa się zakończyła, więc pasażerowie zapiąć pasy, cabin crew zapiąć pasy. Pozycja strobe steady na razie nie dotykamy, tu wszystko jest właściwie zrobione. Więc w tym pięknym momencie możemy rozpocząć kołowanie, tylko to jeszcze tak zrobimy. Ground services, cabin lights, take off, medium, i to zostawiamy.
No i rozpoczynamy kołowanie. Przed kołowaniem jeszcze można sobie zrobić, jak tam, nie wiem, jakieś wam się coś dostanie pod pedały. Mnie tak się dwa razy w życiu stało, także warto sprawdzić, czy wszystko działa. Sys klikacie i w tym momencie zamiast silników pojawia się temperatura hamulców na kołach, która wam w tym momencie nie będzie do niczego potrzebna. I spoilery, lotki i ster kierunku, ster wysokości. I sprawdzacie, czy wszystko działa, tak? O, widać, że wszystko działa jak należy. Klikacie jeszcze raz sys i macie gotowe. I w tym momencie możecie rozpocząć kołowanie do pasa. Jest taki fajny dodatek, który też polecam początkującym na początek sobie ściągnąć. Dodatek, skrypt do programu też darmowego Fly with Lua. Klikacie tutaj ten kwadracik, który u mnie się cały czas wyświetla. To się chwilę ładuje niestety. O, jak na złość tutaj nie ma. Pięknie. W każdym razie w tym dodatku jest Follow Me, który wam poprowadzi was do pasa. W takim razie skorzystamy z mapy. Mapa. Kołujemy do pasa 2-4 lewy. To jest ten tutaj pas, więc na pierwszym skrzyżowaniu w lewo. Do końca tak daleko jak się da prosto. Potem pierwsza w prawo, pierwsza w lewo. Znaczy, przepraszam, w prawo na końcu, pierwsza w lewo. Do końca prosto w prawo. Będzie musi przeciąć pas 2-4 center. Za chwilę powiem, z czym się wiąże przecinanie pasa, tak żebyście po prostu wiedzieli, jak już jesteśmy przy temacie. Także rozpoczynamy kołowanie. Lekko przepustnicą, parking brake zdjęty. I lekko przepustnicą. Nie przekraczacie prędkości kołowania 20 węzłów. Tutaj macie prędkościomierz na ziemi. To jest prędkościomierz naziemny. Nie przekraczacie prędkości 20. Najlepiej nie przekraczać 20, szczególnie jak ktoś jest początkujący. Natomiast na zakrętach polecam nie przekraczać 10, a najlepiej robić zakręty w okolicach 5 węzłów. Kołujemy tak, żeby mniej więcej, nie wiem, ja patrzę, żeby ten linia szła między wycieraczką, a tymi tutaj podgrzewaniami dla wycieraczki. No i zakręt, jak robicie, to już jest proste, można zawsze podglądać sobie na widoku zewnętrznym, więc to jest stosunkowo, można powiedzieć, banalne. Nie trzeba o tym żadnych poradników robić. Tutaj mniej więcej w tym momencie możecie zacząć zakręt. Lekko zwalniacie do zakrętu. No i polecam dwie osoby, które naprawdę świetne filmiki robią. Bo mój dzisiejszy poradnik to jest tylko taka, mówię, lot w pigułce. Natomiast polecam oglądać Filek TV na YouTubie, no i zawodowego pilota, kapitana Boeinga 737, pana o nazwie, może bez imion, bez nazwisk, natomiast YouTube się nazywa kanał Captain Speaking, na pewno znajdziecie, no to tam macie już tak naprawdę super fajnie to fachowo wytłumaczone, ale też musicie dużo, dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby to wszystko załapać. No wiadomo, no i w większe szczegóły wchodzimy, tym większe, jakby to powiedzieć, no, tym więcej czasu to wszystko zajmuje, tak? Także mój dzisiaj lot jest taki naprawdę bardzo, bardzo podstawowy, bez wchodzenia w szczegóły, no bo ten stream musiałby trwać miesiąc albo, nie wiem, albo rok w ogóle. Bardzo ważnej rzeczy nie zrobiłem, którą też należy rozpocząć przed kołowaniem, mianowicie oczywiście wystawienie klap na 5-stopniową pozycję. Raz, dwa, trzy. Jak już wystawicie klapy, to żeby sprawdzić, czy wystawiły, patrzycie tutaj. Tu macie indykator, który wam pokazuje, na jakiej pozycji jest ustawienie klap. Także klapy się wystawiają, za chwilę będzie piątka. No zawsze można spojrzeć przez okno, ale to jest mało realne, no bo pilot nie jest w stanie spojrzeć przez okno, a z kabiny pilotów widać właściwie tylko, czy ślad wyszedł, no bo trzeba pamiętać, że w Boeingu 737 zmienność profilu skrzydła to nie tylko klapy, ale też slaty, czyli przednia część skrzydła, ona też jest ruchoma. Generalnie w Boeingu dużo rzeczy się rusza w skrzydłach. Taki duży latający Transformers, można powiedzieć. Dobra. Także sobie spokojnie kołujemy. Za chwilę czeka nas ostatni zakręt przed zajęciem pasa. Na pasie to już tylko będziemy musieli się ustawić w osi pasa, wcisnąć guzik toga, który jest na przepustnicy, tutaj z boku, albo tutaj przy mikrofonie mamy też guzik,
że jego wykorzystamy, bo jest zdecydowanie lepiej dostępny. Dobra, także koło... To jest bardzo ważna rzecz w rzeczywistości, a mówię, nie łapmy złych nawyków, nie wolno wam absolutnie wjechać na pas, ani go przeciąć. Generalnie żaden pas startowy nie wolno wjechać i zająć, bo to jest proszenie się o nieszczęście. Ten pas musi wam konkretnie kontroler wydać zgodę na jego przekroczenie, a nawet jeśli dostaniecie zgodę, to na filmikach na YouTubie widać, że i wtedy zdarzają się pomyłki. Warto samemu sprawdzić, czy na pewno nic nie ląduje. Tudzież odwrotnie, czy nic nie startuje po pasie i nie ma ryzyka, że dojdzie do jakiejś katastrofy. Też tutaj obowiązkowo, jeśli nie dostaliście komendy, że macie zgodę na przekroczenie pasa, to tutaj się obowiązkowo zatrzymujcie, natomiast na potrzeby tego poradnika ja się nie zatrzymam i nie zrobię tego, co powinienem zrobić przed przekroczeniem pasa, tylko wyobraźmy sobie, że tego pasa nie ma i kołujemy dalej, tak? Chcę wam pokazać taki najbardziej zbliżony sposób do rzeczywistego, a na większości lotnisk będziecie taką procedurą postępować. Także wyobraźmy sobie, że nadal jedziemy drogą kołowania, w tym momencie nie przekraczamy pasa. W rzeczywistości byśmy teraz musieli podać komendę runway crossing, chociaż też w sytuacjach specyficznych, nie we wszystkich. Runway crossing, dobra. No i teraz tak, tak jak powiedziałem, tego pasa nie było. Zatrzymujmy się przed punktem oczekiwania. Pasa nam absolutnie nie wolno zająć. Mamy nawet tutaj oznaczenie na drodze runway ahead, czyli żeby zachować tutaj, no, nazwijmy to, szczególną ostrożność. Stoimy przed pasem 2-4 lewy i po jego zatrzymaniu zgłaszamy do kontrolera w rzeczywistości, że jesteśmy w punkcie oczekiwania i czekamy na dalsze instrukcje. On każe nam się przełączyć na zarządzanie odlotami, czyli na departure. No i pan z departure powie nam, że możemy zająć pas, na przykład line up and ready, żeby zgłosić gotowość, albo po prostu od razu clear for takeoff. Także przed zajęciem pasa obowiązkowo transponder w TARA, światła landing lights, pozycja na strobe and steady, no i powolutku wtaczamy się w takim razie na pas. I teraz w zależności, czy mamy duży zapas, czy nie, albo skręcamy w prawo i po prostu sobie startujemy, a jeśli potrzebujemy całego pasa, cały pas wykorzystać, no to w tej sytuacji musimy skręcić w lewo i dokonać takiej dosyć ciasnej nawrotki. I teraz ważna rzecz, biorąc pod uwagę, że kapitan, czyli ta osoba, która siedzi w tym miejscu, tu gdzie ja pilotuje samolot, to lepiej widać w lewo niż w prawo. W prawo mamy słabą widoczność, to zakręcacie sobie w lewo, więc dajecie na maksa w lewo. Jesteście ustawieni w tym momencie pod kątem i jak mniej więcej znajdziecie się na linii pasa, albo nawet teraz, pas jest szeroki, więc można szybciej, dajecie na maksa w prawo, na maksymalnie powolnej prędkości i ten samolot też się pięknie obróci do startu. Będzie mieć całą długość pasa dla nas. Powolutku. Ok, i mamy pas 2. On runway 2-4 left. Ale klatkuje, masakra. No i teraz ustawiacie się w osi pasa. To też jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Nie jest to super wymagane, ale należy się ustawić w osi pasa. Ok, stoimy w osi pasa. Parking brake set. No i teraz przed startem clock. Tu wszystko jest ok. Autotrottel uzbrojony. LNAV, VNAV. VNAV nie działa, więc będzie trzeba go kliknąć w międzyczasie. No i w tym momencie mamy gotowość do startu, czyli LOT 303 clear, clear for takeoff runway 24 left. Czyli zgłaszamy, że startujemy z pasa 2-4 lewy. Rozpędzamy silniki na autobrake'u do 40, ustawiamy 40, sprawdzamy, czy równo pracują. W momencie, gdy wiemy, że pracują równo, puszczamy autobrake, toga i kontrolujemy już tylko wolantem i pedałami
Właściwie teraz to już tylko wolantem, pedałów właściwie już nie dotykamy, bo wolant też lekko skręca przednim kółkiem. Także teraz... Chyba, że jest silny wiatr boczny, to wtedy możecie używać pedałów. Także samolot automatycznie w tym momencie startuje, pilnujemy tylko osi. Speed Alive, 80 knots, 100. I rotacja, i leciutkie pociągnięcie. Positive rate, gear up, chowamy pod wozie i idziemy na flight directorze na 15 stopni. O, tutaj się pilnujemy, tego X-a się pilnujemy. Obserwujemy prędkość, jeśli jakiś z powodu prędkość by zaczęła spadać, no to opuszczamy nos. Przekroczyliśmy 400 stóp i teraz, żeby wejść w tryb autopilota, command, LNAV, VNAV, no i samolot już w tym momencie leci automatycznie, nic nie musicie robić. Po starcie autobrake na off, gear lever jak już macie złożony, to off position i teraz możecie już zacząć chować klapy, flaps up. Wychodzicie na mapę, oddalenie na maksa i macie ustawione, jak trasa leci. Jeśli dostaniecie po starcie directa, wchodzicie tutaj, legs, klikacie na przykład ten punkt, albo załóżmy, że dostaliśmy direct obelu. Klikamy obelu, klikamy w tam, gdzie jest fioletowe, czyli pierwszy punkt, gdzie lecimy, execute i automatycznie samolot przechodzi w direct obelu. Opuszczając strefę kontrolowaną, przechodzimy na ciśnienie standardowe, klikając tutaj na STD. I tutaj powinno się zmienić na STD. Baro 1715 możemy już zresetować, więc klikamy na RST tutaj, aby zresetować. I tutaj też przechodzimy na ciśnienie standardowe. I możemy też oddalić sobie mapę. Jeśli jest brzydka pogoda, to przed starciem możecie użyć guzika WXR, czyli radar pogodowy. On jest tu. WXR. A jeśli latacie w górach i chcecie mieć radar terenowy, to przed startem klikacie terrain, czyli radar terenowy. Po wyjściu ze strefy kontrolowanej na wysokość powiedzmy powyżej 10 000 stóp, chociaż to zależy od lotniska, tego jak i gdzie jest położone, wyłączacie światła landing lights, turn offy, taxi, engine start switches powyżej pogody, czyli jeśli bylibyśmy w burzy, to nie wyłączamy na auto, na off, przepraszam. Jeśli jest, po to są konkretnie, chodzi o iskrowniki. Także iskrowniki możecie już dać na off, silnik na pewno nie zgaśnie w tym momencie, logo light właściwie może być off. No i jak osiągniecie wysokość poniżej 10 tysięcy, samolot zacznie już wznosić pod mniej agresywnym kątem, to wchodzicie w, możecie rozpiąć pasy. I coś jeszcze chciałem pokazać. Ach, światła wyłączyłem wcześniej, no dobra, to chciałem właśnie jeszcze pokazać. I tyle, i samolot leci już teraz sam. Największe błędy, jakie można zrobić podczas startu, to jest, nie wiem, otrzeć skrzydłem o pas, przeciągnąć samolot po starcie, czyli albo zahaczyć jakąś przeszkodę, bo poszliście zbyt płasko, schować za szybko klapy, albo nie schować ich wcale i przyspieszyć na klapach wysuniętych, wtedy możecie rozwalić skrzydła i po prostu się rozbijecie. Także teraz samolot leci już sam. Będziemy lądować w Helsinkach na pasie. Tak, tutaj mamy mapę, jak klikniemy sobie teraz tą V-kę tutaj, to możemy sobie oddalić, cały czas ta mapa będzie podążała za nami. Lecimy do Helsinek. Tutaj mamy Finlandię, Helsinki. O, ale piękne lotnisko, jeszcze nigdy tam nie byłem. Dzisiaj będzie pierwszy raz. Chwila, EFHK, tak, EFHK, dobrze, my lecimy do EFHK. Dobra.
wyjście, że wezmę kawę i zaraz wracam. Na razie wszystko jest ok. Kolejną rzeczą, którą możecie zrobić jeszcze w trakcie wznoszenia, możecie na przykład sprawdzić, która jest godzina. Mamy 9:29 czasu Zulu. Do polskiego czasu trzeba dołożyć w porze letniej 2 godziny, w porze zimowej trzeba dołożyć 1 godzinę. Czyli mamy 11:29 czasu polskiego. Natomiast operując w czasie Zulu, 9:29, klikacie profil Climb CLB. Na przelotowej będziemy o 9:32, czyli za 3 minuty osiągniemy już przelotowo. Cruise, czyli CRZ, zaczniemy zniżać o godzinie 10:17, czyli za jakieś 47 minut rozpoczniemy zniżanie do Helsinek. I według planu lotu, jeśli wszystko pójdzie, jeśli komputer wszystko dobrze policzył, to 10:37 powinniśmy lądować w Helsinkach, mając 4,1 tony paliwa w samolocie, aktualnie 6,900 ton, czyli wypalimy jeszcze 2 tony 800 kg paliwa. Wchodzimy w plugins, Avitab i Airports. Jeszcze raz wchodzimy w... Oj, mogę się coś włączyć na palenie dzisiaj. EFHK. No i teraz mamy kilka ważnych rzeczy do lądowania potrzebnych. Po pierwsze, wysokość lotniska. Samolot musi wiedzieć, jaka jest wysokość po wylądowaniu. Sam z siebie wiedzieć nie będzie. Ale trzeba mu to wpisać, po to, żeby dobrze ustawić ciśnienie, żeby nie było strzału w uszy. To działa co 50, więc ustawiacie tam, gdzie jest bliżej. 189, no to bliżej jest do 200 niż do 150, więc ustawiamy 200. ATC Frequencies to macie prawdziwe częstotliwości, mniej lub bardziej prawdziwe, te, które są naprawdę w Helsinkach do kontaktu z wieżą. Także my będziemy kontaktować się z częstotliwością. Ajajaj. Dobra, jak się wywali autopilot, to trzeba po prostu kliknąć jeszcze raz command i sprawdzić, czy wszystkie parametry są dobrze wpisane. A co chwilę może omówię w ogóle panel autopilota, ale na razie tam, na razie ustawiamy, no, na Helsinki, żebyśmy mieli lądowanie. Runways, czyli mamy dostępne pasy startowe, jest ich aż 3, a biorąc uwagę, że każdy ma 2 kierunki, no to mamy 6 możliwości wylądowania w Helsinkach. My będziemy lądować na pasie 22 prawy, więc ustawiamy kurs tego pasa, kurs 22 prawy, 218, więc kręcimy tutaj kurs 218. To jest ustawienie dla kapitana i dla pierwszego oficera również ustawiamy, to jest bardzo ważne. 218, czyli kurs 218 do pasa 22 lewy, 22 prawy jest ten sam kurs, czyli pasy są równoległe, nie jest to normą, nie zawsze tak jest. A my lądujemy na 22 prawy, ponieważ tam mamy ILS-a trójkę, czyli ten, który umożliwi nam autolanda, czyli samolot sam wyląduje dzisiaj, bez mojego jakiegokolwiek udziału. I częstotliwość tego ILS-a to jest 110.70, więc ustawiamy na przykład tego, co jest aktualnie aktywny, 111.30, przeklikujemy tym guzikiem TFR na ustawianie i teraz tą pokrętłą dolną, które jest szersze, dajemy na 110, a górnym, mniejszym dajemy na 70 i dajemy jeszcze raz TFR i teraz to mamy jako NAV aktywne. Nie pomylcie z radiem, nie pomylcie z ADF-em, bo to nie jest to samo. Radio służy do kontroli, do kontaktowania się z wieżami kontrolnymi naziemnymi. NAV to jest ustawianie właśnie ILS-a, WOR-a i tak dalej. ADF to jest od NDB, ale to jest temat na zupełnie inny poradnik. I przechodzimy teraz w TFR 110.70 i TFR 110.70 jako aktywny. Na standby'u możemy sobie ustawić alternatywny pas, na przykład jakby się zmienił warunki pogodowe, będziemy lądować jednak na, nie wiem,
04 lewy, no to, to wpisujemy sobie na tego, ten drugą częstotliwość 110, przepraszam, 111.90. Wtedy jednym kliknięciem mamy od razu ustawione pas, takie ułatwienie. Ciśnienie lokalne w Helsinkach 1021 hektopaskali, zakładając, że pogoda nie ulegnie zmianie. Tutaj możemy teraz sobie to wpisać. Tylko uważajcie, żeby nie wyklikać standardowego ciśnienia, bo będziecie musieli od nowa wklikać je. Bardzo ważna rzecz, ponieważ samolot nie będzie leciał na tej wysokości, na której chcecie, jeśli będziecie lecieć na innym niż standardowym. Dzięki temu, że standard nie rozbijecie się z żadnym innym samolotem, się nie zderzycie, no bo wszyscy macie to samo wskazanie wysokości, więc jeśli kontroler powie 1000, plus 1000 do wysokości, a drugi o minus 1000, to miniecie się na pewno z bezpieczną odległością. Także mamy ustawiony standard, a poniżej 1021, więc teraz jeśli kliknę ten guzik, to przejdziemy na to, co ustawiłem wcześniej, czyli 1021, to już mamy ustawione. Wszystko robię to oczywiście za szybko, ale tylko po to, żeby był czasu wszystkim opowiedzieć. I tutaj ta sama sytuacja, 1021, mamy ustawione. Także prawie mamy samolot gotowy do lądowania. Właśnie osiągnęliśmy wysokość przelotową, także komenda. Level off, captain. Oh, folks, we're on initial cruise down to now. It should be a relatively smooth flight. Seatbelt sign is off. Please only move around the cabin when that sign is off. And anytime you're in your seat, I do request you have your seatbelt fastened about you regardless of the seatbelt sign. Coming up, Cape, a little closer. Meanwhile, please sit back, relax, enjoy the trip with us. Dobra. Kolejna rzecz gotowa. Teraz może troszkę o guzikach. Pompy paliwa. Jeśli dojdzie na przykład do imbalansu między skrzydłem lewym a prawym, mamy imbalans 30 kg, to znaczy, że w lewym skrzydle mamy troszeczkę mniej paliwa, to się bierze z tego, że staliśmy w Moskwie na uruchomionym APU. APU był tylko na lewej pompie. Brało paliwo z jednej pompy. Także wyrównać ten poziom dajemy na chwilę crossfit na otwarty. I teraz pompy... Nie znam się na mechanice działania tego systemu, natomiast wiem, że teraz dojdzie do wyrównania paliwa między jednym i drugim skrzydłem. Ważne jest, żeby lądować mając równą ilość paliwa w lewym i w prawym skrzydle. Natomiast ważniejszym jest, żeby nie stracić paliwa w sytuacji rozstrzelenia się któregoś ze zbiornika paliwa, więc ten crossfit generalnie powinien być w trakcie lotu zamknięty. 3190, 3190, zaraz się wyświetli, mamy. No i mamy teraz crossfit, możemy zamknąć. Teraz już nie ma możliwości, chyba że będziemy używać silników na zasadzie, że się rozjadą. Manetki przepustnicy, no to wtedy będziemy zużywać więcej paliwa na lewym albo na prawym skrzydle i wtedy znowu dojdzie do imbalansu, ale to się nie zdarza, bo te silniki mają cały czas pracować równo. To nam gwarantuje, że tak powiem, stabilność w ogóle lotu i tak dalej. A to też nie będę wchodził w szczegóły, to znowu temat rzeka. Także tu mamy pompy. Skrzydło lewe, skrzydło prawe, pompy z paliwa zbiornika centralnego, zbiornik paliwa centralnego, no jest 90 kg tutaj akurat, ale uznajmy, że jest pusty. Zasilanie, ten tutaj panel bus transfer, czyli przekazywanie energii, mamy teraz zasilanie na silnikach, także nie dotykamy tego w ogóle. Tu jest panel świateł, światła landing, światła długie, nazwijmy to, do lądowania. Runway turnoff, ten turnoff nie ma nic wspólnego z off lub on, to nie oznacza, że to jest, można pomylić się, że turn off to znaczy coś wyłączymy, ale nie. Turn off oznacza skrót. To jest, po prostu chodzi o wykonywanie zakrętów samolotem. To jest doświetlanie boczne. Oczywiście używa się tych świateł do lądowania, bo nas jeszcze lepiej doświetlają to, co jest pod nami, po bokach. A podczas kołowania nocą na pasie używa się po to, żeby lepiej widzieć boki, czyli tam, gdzie skręcamy, żeby widzieć to, co jest z boku. Światła taxi, światła do kołowania, zawsze obowiązkowe, praktycznie nam również za dnia. Engine start switches, dwa guziki, silnik lewy, prawy. Oznaczenie GRD służy do uruchamiania silnika na ziemi. To jest działanie generalnie iskrowników, bo to działa trochę jak kuchenka gazowa, taki silnik samolotu. Nazwijmy to tak w bardzo dużym uproszczeniu, żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. Tu macie dopływ paliwa do tych silników, natomiast to są tylko i wyłącznie iskrowniki. Sam fakt odkręcenia paliwa spowoduje, że zalejecie silnik, ale nie, on nie odpali. Natomiast jeśli zalejecie silnik, a potem włączycie iskrę, no to można się tylko domyślać, co się stanie. Także, żeby uruchomić silnik na ziemi, dajecie GRD. Wtedy rozpoczyna się rozruch silnika.
z włączonym iskrownikiem. Natomiast rozruch silnika odbywa się poprzez APU. Silnik zostaje rozkręcony, ale dopiero jak się rozkręci do optymalnych wartości, dopiero podajecie paliwo. To jest trochę jakby porównać... Nie no, nie mam do czego tego porównać. Tryb off, to znaczy, że iskrowniki są w tym momencie wyłączone. No bo nie ma sensu używać iskrowników, skoro silnik się kręci. Tak jak kuchenka gazowa. No w tym momencie, jak już gaz leci w kuchence gazowej, jest odpalony, to nie trzeba iskrzyć tam, żeby to się dalej ten... Natomiast gdyby było ryzyko, że kuchenka gazowa zgaśnie, no to lepiej, żeby te iskry były tworzone, bo jeśli przekroczy się pewien punkt, no to kuchenka znowu odpali. A jak iskrownik będzie wyłączony, kuchenkę gazową odkręcimy, zapełnimy gaz, mieszkanie wypełnimy gazem i puścimy iskrę, no to ten budynek właśnie przestał istnieć. Tak samo jest z silnikiem, też przestanie silnik istnieć, się po prostu eksploduje. Także tryb continue to jest tryb pracy ciągłej iskrownika, jeśli się schodzi do lądowania, gdzie silniki pracują w trybie minimalnym, tylko żeby nie utracić... Tak jakbyście gaz w kuchence skręcili na minimum. No to po to pracuję w trybie continue, żeby gdyby nie doszło do zgaśnięcia, żeby od razu odpaliło ponownie. Także schodzimy na continue. Natomiast jest jeszcze trzecia opcja, FLT, Flight, GRD Flight, już pewnie się domyślacie. Flight to jest do uruchamiania silników w powietrzu. Flight służy do uruchamiania silników w powietrzu. Engine Start Switch, BOF, Ignition, czyli zapłon, nie interesujcie się tym tematem, ma być zawsze z prawej na początku. Wycieraczki przydają się jak pada deszcz. Left Viper, Right Viper, czyli lewa, prawa wycieraczka. Można przekręcić na INT, czyli oparcie będzie taki, powiedzmy, czujnik wody. Low to będzie oczywiście non-stop pracowało, ale lekko, i Hike to jest maksymalna prędkość, z jaką wycieraczka będzie zbierać nam wodę. Pasy, myślę, że nic ciekawego. Exit Emergency Lights, nie będę tego omawiał. To omówię na ziemi po lądowaniu. Elektryka, hydraulika silników, pomp, całej hydrauliki w samolocie. Tutaj musi być włączone oczywiście cały czas. Panel klimatyzacji. Temperatura, ustawianie temperatury. Auto albo można zmniejszyć albo zwiększyć temperaturę. Temperatura aktualnie w samolocie 22 stopnie Celsjusza mniej więcej. Klimatyzacja, ciśnienie wewnątrz samolotu, panel presuryzacji między innymi tutaj, ustawiania też ciśnienia, także tutaj na górze ustawiacie ciśnienie, na jakim lecicie, i komputer automatycznie reguluje. Landing altitude to jest lokalna wysokość lotniska, gdzie będziecie lądować. Światła. Logo light to jest podświetlanie steru kierunku. Pozycja strobe and steady, albo off, albo steady. Górna pozycja do lotu, czyli pozycje migają po to, żeby nas było widać. Steady to jest światło, które po prostu się pali, tak, nazwijmy to, na spokojnie. Antykolizja na on, no to są światła antykolizyjne, mają być też włączone oczywiście. Światła wing i podświetlenia wingletów. Można tego używać, Ryanair używa na przykład do podświetlania reklamy na wingletach. Używa się tego też do sprawdzania skrzydeł, do odladzania w trakcie nocy. Generalnie podświetla skrzydła. I wheel well to jest podświetlanie kół, oczywiście po to, żeby dokonać oceny ogumienia przed startem, kiedy robimy tak zwany walk around. Nie mylić z go around, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Panel autopilota, jest jeszcze chwila czasu do zniżania. Panel autopilota. Dobra, więc tak, kurs. Kurs, jakim samolot podchodzi do lądowania, to jest kurs rzeczywisty, ponieważ de facto możemy iść nosem na przykład w kursie 200, a wiatr nas spycha, że wypadkowa jest 218, więc kurs oznacza, że będziecie lecieć w kierunku 218 bez względu na to, z której strony będzie wiał wiatr. Czyli jeśli ustawicie 218, to samolot na pewno będzie leciał, ale na autopilocie z odpowiednią opcją, bo normalnie ten kurs w tym momencie to, że będę kręcił nim, nic nie zmieni. Flight Director to jest po to, żeby autopilot trzymał oś pionową i oś poziomą. No i tutaj będzie zawsze celował w ten X, żeby być w środku, tak? To jest chyba, myślę, oczywiste. Auto Throttle to jest po to, żeby pozwolić autopilotowi przejąć kontrolę nad silnikiem, czyli to teraz autopilot cały czas steruje przepustnicą, a nie ja.
Tego nie będę teraz omawiał, bo musiałbym to kliknąć. Ale teraz tak, to jest panel prędkości generalnie. Speed int, to możemy zmienić prędkość. Można też zmienić prędkość poprzez wejście w profil, na przykład cruise. Mamy 316, tak? Możemy sobie zwiększyć prędkość na przykład do 330 w tym momencie, więc klikamy 330 i zwiększymy prędkość sobie. Execute, czyli zaakceptuj. I ta przepustnica automatycznie się ruszyła do przodu. Maksymalny wychył na zakrętach, to już mówiłem, od 10 do 30. Heading, czyli w jakim kierunku będziemy lecieć. I za ten panel heading oznacza, odpowiada tylko ten tutaj panel jakby. VNAV to jest związane z prędkością. Velocity Navigation, czyli nawiguje według prędkości z autopilota, które są wpisane w komputerze. Można to oczywiście zmieniać, no bo czasami sytuacja trzeba zwolnić, trzeba przyspieszyć i tak dalej, i tak dalej. No przyspieszenie części ciężko. Heading, jeśli przejdę tutaj i kliknę ten guzik, to samolot zacznie lecieć w kursie, który tutaj wpiszę. Ale jeśli wpiszę kurs 240, chcę lecieć kursem 240, a wieje wiatr, 100 węzłów na przykład na przelotowej, to nie będę leciał kursem 240, tylko samolot będzie ustawiony kursem 240, ale będzie nas z tego kursu cały czas wyrzucać wiatr. Więc żeby lecieć na kursie, trzeba byłoby używać, trzeba było wyliczyć, jaki jest wiatr, żeby rzeczywiście lecieć w kierunku 240. Warlock to jest używanie lokalizera i Approach to jest taki troszeczkę bardziej inteligentny system. Będę go używał dzisiaj, także to też są kolejne tony poradników. Attitude już omawiałem. Można jeszcze zrobić tak zwany guzik Alt Hold, czyli samolot zacznie trzymać wysokość, w jakiej aktualnie się znajduje. I można jeszcze ustawić Vertical Speed, czyli prędkość zniżania, na przykład 1000 stóp na minutę, 500 stóp na minutę albo 2000 stóp na minutę. No i samolot będzie taką prędkością zniżał, jak tutaj wpiszemy. Jak wpiszemy za dużo, no to się oczywiście możemy rozbić. To samo dla pierwszego oficera i dla kapitana. To już właściwie z grubsza omówiłem. Autobrake, też ważny guzik na początek przygody z lotnictwem, z system z ZIBO. Tego panelu praktycznie znać nie trzeba na początek. Autobrake, bardzo ważna rzecz. To jest hamulce automatyczne. I to jest hamulec, ten przełącznik związany tylko i wyłącznie z kołami. Tryb RTO służy do startu i chodzi w tym o to, że jeśli damy na off, tak jak jest teraz, i będziemy startować, i dojdzie do jakiejś awarii i pilot zapomni zahamować, to komputer mu w tym w żaden sposób nie pomoże, no bo jest ustawiony na off. Natomiast jeśli damy tryb RTO, co jest skrótem od Rejected Takeoff, czyli przerwany start, to jeśli samolot wykryje, autopilot wykryje w samolocie, że przerwaliśmy start, czyli przepustnicę ściągnęliśmy, automatycznie uruchomi maksymalne hamulce. Bardzo pomocne, jeśli będzie jakaś sytuacja awaryjna. Jeśli wszystko przebiega ok, to ten RTO jest właściwie niepotrzebny. Ale warto o to wiedzieć. Off, no to chyba wiadomo, po prostu off. Natomiast autobrake, jedynka, dwójka, trójka i max, to jest prędkość, z jakim hamulce zaczną hamować samolot po przyziemieniu. Pamiętajcie, że samolot przede wszystkim hamuje za pomocą hamulców w kołach, nie poprzez rewersy, nie poprzez powierzchnię, jaką opór generalnie stawia cały samolot. To jest oczywiście gratis i dodatek, to jest też ważne, ale najważniejszą rzeczą, którą hamują, to są oczywiście tarcze hamulcowe, które są w kołach. No i teraz jest coś takiego jak... wejdziecie sobie tutaj w Fuel and Weight Balance. Jest coś takiego jak Performance Landing. Performance Takeoff na początek nie polecam używać, do niczego Wam się to nie przyda. Ale Performance Landing to jest bardzo fajna i bardzo przydatna rzecz. Klikacie Performance Landing i macie teraz tabelkę. No i co, o co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Performance Landing. Airport EFHK, czyli Helsinki, gdzie lecimy. Jak już pewnie pamiętacie, będziemy lądować na pasie 2-2 prawy, wyposażony w ILS kategorii trzeciej. Czyli teraz tak, jeśli wiemy, że lądujemy na 2-2 prawy, klikamy raz, lewym, 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 lewym. No i mamy 2-2 prawy. Conditions pasa. To zostawiamy, tego nie dotykamy. Conditions, jeśli chodzi o dry, wet. Jak jest sucho, to dry. Jak jest deszcz, to dajemy wet. Także chyba proste. Tego nie ruszamy, to najczęściej jest 2,5%, więc tego nie ma co zmieniać.
Conditions dry, czyli będzie pas suchy, tak? W Helsinkach aktualnie nie jest piękna pogoda, trochę niska podstawa chmur, ale spokojnie damy radę. No, czytanie metarów to jest znowu temat na kolejny poradnik. Wind, to musimy ustawić teraz. Wind mamy tak, 210 kierunek wiatru, łamane na 0,8 albo na 8, to chyba jedna i druga forma będzie poprawna. 210 łamane na 8 to jest wiatr, który komputer weźmie pod uwagę podczas wykonywania autolenda między innymi. Outside temperature OAT dajemy sobie tutaj 7 stopni Celsjusza. Temperatura powietrza ma bardzo duży wpływ na parametry lotu samolotem, ponieważ wpływa na gęstość powietrza między innymi. W skrócie mówiąc, powietrze im bardziej gęste, tym łatwiej i lepiej się lata. I im niższa temperatura, tym powietrze jest gęstsze, im temperatura wyższa, tym powietrze jest rzadsze. Wtedy się lata troszkę gorzej. Ale to znowu temat rzeka, bo są jeszcze tak zwane prądy wznoszące i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wchodzi w te tematy, bo braknie poradnika i czasu. W międzyczasie zbliżamy się powolutku do punktu top of descent, gdzie samolot rozpocznie zniżanie. Nie no, przesadziłem. Do punktu top of descent jeszcze mam kawał drogi, więc jeszcze się zdążę nagadać. Przyzwyczajony jestem do ostatnich lotów, które wykonuję tam. Timing już by był na descent, także dzisiejszy lot trochę dłuższy. Bo lecimy pod wiatr, coś mi się zdaje. Tak jest. A 53 węzły to nie ma dramatu generalnie. A więc dalej, performance landing lecimy. QNH, czyli ciśnienie lokalne. Wbijamy to, co jest tutaj. 1021 hektopaskali. Ważne, żeby to zrobić jak najpóźniej, ponieważ ten parametr się może zmienić i wtedy się rozbijecie. 1021. Więc tutaj warto zajrzeć przed samym lądowaniem i sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. Bo mógł się zmienić wiatr, mogła się zmienić temperatura. Lecimy w pogodzie na żywo, więc tutaj jest tak jak w rzeczywistości. Więc to się może jeszcze zmienić, także tutaj jeszcze chyba zajrzę przed lądowaniem. Landing, waga do lądowania. Teraz ją musicie sobie wziąć stąd. Wejdziecie sobie tu. Init reference i macie gross WT, czyli waga do lądowania 59 ton. Natomiast trzeba wziąć na poprawkę na jedną rzecz. Ja jeszcze będę spalał paliwo, więc wchodzimy na prog i tutaj mamy aktualną ilość paliwa 5,8. Lądowanie w Helsinkach 4,1, czyli jak łatwo policzyć, wypalimy jeszcze 700 paliwa, więc od 59 odejmujemy tona 700 i wychodzi 57 ton 300, już 100 kg spadło. 57 ton 300 to jest nasza całkowita masa do lądowania uwzględniająca pasażerów, wagę samolotu, paliwo, czyli wszystko po prostu, co muszą dźwigać skrzydła. Flap, czyli na jakich klapach lądujemy. Klapy 40 AC, to jest chyba związane z klimatyzacją. Air conditioning jest w trybie auto. Można jeszcze lądować na off. Auto dajmy. AI, nie pamiętam co robi AI. Brakes all, czyli oczywiście wykorzystamy, będziemy wszystkie hamulce. NNC to zostawiamy też na non. Ten speed brakes auto, to oznacza, że speed brakes, czyli to uzbroimy sobie od razu. Po przyziemieniu speed brake się automatycznie wysunie. Przechodzimy na następną stronę i mamy takie coś. To oznacza, już tłumaczę co to oznacza. Waga do lądowania 57 ton 300. VREF, czyli prędkość podejścia, mamy 136. To jest prawidłowa wyliczona prędkość do lądowania. I z tą prędkością będziemy lądować. Takie coś wpiszemy w panelu później. LDA oznacza całkowitą długość pasa, na którym będziemy lądować. To jest 2 km 937 metrów. AD, czyli punkt, optymalny punkt przyziemienia. I teraz w oparciu o optymalny punkt przyziemienia, który jest 319 metrów od progu pasa. Jeśli w tym punkcie przyziemimy i max manual to jest maksymalnie manualne hamowanie, czyli nie użyjemy autobrake'a, czyli po prostu wciśniemy te dwa pedały, które są tam z całej siły, to wyhamujemy, zobaczcie, na jakim krótkim dystansie. Max auto, oczywiście hamulce staną w płomieniach, ale to jest inna sprawa, ale da się. Max auto, MA, to jest, oznacza, że jeśli dam tutaj na maxa, max auto brake, to się zatrzymamy w tym miejscu. Trójka, dwójka, jedynka. No jak teraz łatwo policzyć, jeśli damy na jedynkę i przyziemimy idealnie, no to spoko, zatrzymamy się. Ale jeśli damy jedynkę i będziemy szukać miękkiego lądowania, będziemy go szukać za długo,
i później nie użyjemy hamulców, czyli nie wspomożemy się nogami, tylko po prostu będziemy czekać, aż się zatrzyma nas komputer, to niestety zatrzyma nas poza pasem i będzie, no, będzie masakra, delikatnie mówiąc. Także mając na przykład sytuację taką, że nie wiem, wiecie, że jest piękna pogoda, możecie lądować, oczywiście to wszystko się bierze się z przepisów lotniczych, ale teraz tak mówię, z simulatorowego punktu widzenia, damy sobie na przykład dwójkę na to lądowanie, tak? Moglibyśmy dać jedynkę, dwójkę, trójkę. No Max Auto to już jest katowanie hamulców bezsensowne. Po to jest pas, żeby wykorzystać całą jego długość do zatrzymania się. To nie jest konkurs na to, kto szybciej wyhamuje i tak dalej. No i tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o performance landing. Kolejną rzeczą, którą można byłoby omówić, to jest... Może ten panel tutaj. Mamy auto. Mamy speed breaka. Speed break można trzymać. Oj, przepraszam. Można trzymać. Właśnie się wszyscy kawą oblali w samolocie. I to nie jest żart. Speed break może być na down. To znaczy, że jest schowany. Speed break jest dokładnie w tym miejscu. Ja go specjalnie wystawię, żeby wam coś pokazać. To jest speed break. Speed break, czyli hamulec aerodynamiczny. On zmienia nie tylko profil skrzydła, ale też po prostu zwiększa dużo, bardzo opór powietrza. Ale zmniejsza też siłę nośną skrzydła i tak dalej, i tak dalej. Że wiele, wiele efektów powoduje, że się go otworzy. I można go teraz zrobić na kilka sposobów. Albo dać na armed, czyli uzbrojony. To oznacza, że jak przyziemimy, to on się wystrzeli na up. Jeśli damy na flight detent, to jest maksymalny poziom, na jaki możemy go wysunąć w trakcie lotu, żeby zmniejszyć wysokość. Natomiast to nie jest jego maksymalne wychylenie, bo maksymalne wychylenie jest na up, ale tego w powietrzu nie zrobicie. Chyba że wystawicie klapy, no to wtedy jest taka możliwość. Dobra, kolejną rzeczą są klapy. Klapy do lądowania od 0 do 40. Oczywiście nie ma wartości pośrednich, można ustawić tylko 0, 1, 2, 5, 10, 15, 25, 30, 40. Klapy to jest nic innego jak wychylenie przedniej części skrzydła. To się nazywa slat. Slat jest dokładnie tutaj. Tu jest slat. Jego teraz nie widać. Czy widać go, ale nie jest wystawiony. Czyli przednia krawędź natarcia skrzydła będzie wystawiona już na jedynce. A wystawienie klap to jest ta tylna część skrzydła. Ona się wystawia aż do 40 stopni i to jest oznaczenie kąta, pod jakim jest wychylenie klap w stosunku do płaszczyzny nośnej skrzydła, czyli maksymalne 40 oznacza wychylenie 40 stopniowe. Są samoloty, gdzie to wychylenie potrafi przekraczać chyba nawet 45 stopni. Jak to wyżej 45, to już chyba sensu nie ma, chyba że do dotykowego hamowania. Dobra, co by tu jeszcze można było mówić? Dźwignia podwozia myślę, że jest oczywista, tak? W dół to będziemy wystawiać, w górę chowamy. Jak już się schowa, to dajemy na off-hot. Chodzi o to, żeby siłowniki nie pracowały. Częsty błąd też początkujących, wystawianie zbyt szybko klap albo zbyt szybko podwozia. No, jeśli wystawicie w rzeczywistości podwozie, na przykład teraz, to wyrwie wam to podwozie wiatr po prostu przy tej prędkości, jaką mamy. Także urwie podwozie. Jeśli wystawiacie klapy, to w ogóle jest momentalny game over, bo rozwali, bo rozerwie w ogóle skrzydła w pył. W moment jest, no koniec, jest po prostu koniec. Nie ma czym za bardzo dyskutować tutaj. Także jeśli chcecie sprawdzić prędkości, to tutaj macie landing limit. Czyli można wystawić podwozie poniżej 235 węzłów. Flaps, czyli klapy, to było podwozie. Klapy możecie rozpocząć wystawianie poniżej 250, możecie dać jedynkę, dwójkę, piątkę. Dziesiątkę trzeba mieć prędkość poniżej 210, do 15, 200, poniżej 200 i tak dalej, i tak dalej. Tych pokręteł generalnie raczej się nie używa. To jest do zmieniania, wyświetlania różnych rzeczy w różnych miejscach.
że można tutaj dużo, dużo rzeczy pozmieniać. A jedzie zawsze tak jak jest, tutaj nie ma za bardzo co kombinować, tak? To się używa wtedy, jeśli się jakiś ekran na przykład zepsuł, a nie chcielibyśmy, na przykład załóżmy ten ekran spalił się, no nie ma tego ekranu, to wtedy dajecie sobie w ten sposób, tak? W symulatorze wam się na pewno ekran nie spali, chyba że coś namieszacie w symulatorze. Takie rzeczy tutaj można robić. Dobra. Tego nie dotykamy, tego nie dotykamy. Transponder TRA jest. Tego też nie dotykamy. Gdyby silniki zaczęły płonąć, to tutaj mamy opcję automatycznego wyłączenia, odcięcia paliwa i zgaszenia silników, tak? Tutaj mamy dodatkowe zbiorniki, które eksploduje i wystrzeliwuje. Gasi po prostu silnik, jeśli by sam fakt tego nie... ten. To samo jest z APU, APU też się może zapalić. No i tak to wygląda. Mamy 12 czasu polskiego, 10. Za 20 minut rozpoczniemy zniżanie do Helsinek. Tak, dla ciekawostki tylko powiem, że teraz jesteśmy nad... Jeszcze jesteśmy nad Rosją, no jeszcze długo będziemy nad Rosją. Później mamy Estonię, później jest kawałek przestrzeni międzynarodowej, przestrzeni powietrznej i później już lecimy nad finlandzką, fińską czy finlandzką, czy nie mówię, prawidłowo mówię, nad fińską przestrzeń powietrzną i lądowanie w Helsinkach. Kolejny lot, ale to może dzisiaj wieczorem, zobaczymy jak sytuacja mi się pokłada prywatnie, prywatna. Symulator to tylko, że tak powiem, fajny dodatek w wolnym czasie, ale... No, ale są jeszcze inne obowiązki, także dzisiaj jeszcze jak się uda, to polecimy z Helsinek do Tromso. Przepraszam, nie do Tromso, tylko do Trondheim. Także dzisiaj może się uda, jeszcze polecimy do Trondheim. Jeśli nie do Trondheim, to może gdzieś bliżej. Może gdzieś bliżej, jakieś fajne lotnisko się trafi jeszcze po drodze. Może do Sztokholmu, no zobaczymy. Z Trondheim polecimy najprawdopodobniej do Bodo. Z Bodo do Tromso, już które było wspomniane. Tu jest Tromso, bardzo fajne lotnisko. No i z Tromso będzie dosyć długi lot na Islandię. Zobaczymy, czy się uda wylądować Boeingiem. Gdzie jest to lotnisko słynne? Biar też spróbujemy. Tak, Biar, dobrze mówię. Nie, to nie jest Biar. O, Ísafjörður. Tutaj spróbujemy wylądować Boeingiem. Bardzo, bardzo trudne lotnisko do lądowania. Tylko ATR chyba tam lądują, z tego co kojarzę. Boeing tam nie lądują, ale spróbujemy. Lubię wyzwania. Dobra. Przed zniżaniem, żeby samolot zaczął zniżać, musicie, bardzo ważne, to już wcześniej wspomniałem, ustawić wysokościomierz, bo w tym momencie on nie zacznie zniżać. Bo on nas limituje. Jak wejdzie w profil Descent, będzie zniżał profilem prędkość 0,78 lub 290. W zależności czy wejdzie on do machy czy noty. I teraz, żeby zaczął zniżać, to musi wejść, do jakiej wysokości macie prawo zejść. W tym wypadku będziemy łapać sygnał ILS na wysokości punkta Kselbu. Wtedy mu Kselbu 2000 stóp, więc ustawiamy tutaj 2000. Najczęściej bierze się ten pierwszy punkt, który jest przed pasem startowym, tak żeby tam było przynajmniej te 1500-3000 stóp nad pasem. Tutaj praktycznie lotnisko jest prawie z poziomem morza, więc schodzimy do 2000. Samolot oczywiście nie zacznie teraz schodzić do lądowania, chyba że mu rozkażemy level change'em, albo vertical speed'em, albo po prostu wciśniemy przycisk descend now. Rozpocznie zniżać tak, jak jest trasa zaprogramowana. Jeśli byśmy nie przykręcili tego czegoś, to on nie zacznie zniżać, będzie dalej leciał prosto. No i przed zniżaniem obowiązkowo należy też engine start switches zgrać w tryb continue, po to, żeby nam nie zgasły silniki, w szczególności jeśli jest brzydka pogoda.
za niedługo rozpoczniemy zniżanie. Masz rację, Grzegorzu. Dziękuję za poprawkę. VNAV to jest Vertical Navigation, nie Velocity. No widzisz, tak to jest, jak ktoś się dopiero uczy. Ktoś się uczy i sam próbuje uczyć innych. Dramat, nie? Nie, po prostu brakuje... Zostałem poproszony, żeby zrobić ten poradnik. Brakuje po prostu takich poradników, gdzie można dosyć szybko zacząć się cieszyć symulatorem, bo próg wejścia dla większości, próg wejścia czy przejście przez wszystkich poradników, żeby zacząć latać, jest po prostu nie do przejścia, bo to wręcz zniechęca, że trzeba siedzieć miesiąc i oglądać filmy na YouTube. Każdy chce od razu zacząć latać, tym bardziej, że to jest symulator, a nie prawdziwy samolot. Wiadomo, że prawdziwym samolotem nie można od razu wsiąść i latać, bo to w ogóle nie ma takiej w ogóle opcji. Natomiast no w symulatorze trochę inaczej ludzie do tego podchodzą. Sam tak zaczynałem, także fajnie jest móc w pierwszych dniach usiąść za sterami. Także mówię, ten poradnik ma na celu właśnie takim początkującym, jakim, no nie wiem, byłem jakiś czas temu jeszcze, żeby mogli zacząć. No latem już to są 3 lata, więc jakiś bagaż doświadczenia już zdobyłem. No i dalej zdobywam oczywiście, bo cały czas się uczę. Jeszcze daleka droga przede mną, to powiem, że nie jest to mój główny cel, hobby czy pasja, tylko po prostu robię to w wolnym... Znaczy jest to moja pasja, tylko robię to po prostu w wolnym czasie, bo lubię. W planie jest oczywiście licencja na samolot, najpierw szybowiec, to jest prawie pewne. COVID namieszał, bo plany były bardziej ambitne, no ale teraz w tej sytuacji prawdziwi piloci siedzą w domu, więc co dopiero żółtodzioby, które dopiero się uczą. No tutaj raczej sytuacja jest przegrana i to niestety to nie jest przegrana sytuacja na miesiące, to jest raczej przegrana sytuacja na lata, bo nawet jakby się dzisiaj pandemia skończyła, to lotnictwo zanim stanie na nogi, to naprawdę miną niestety dobre lata. To są niestety fakty. To są niestety fakty, więc o ile miałem w planie zostać kapitanem Boeinga 737, o tyle na dzień dzisiejszy wydaje mi się. Oczywiście dalej o tym marzę, ale wydaje mi się, że zostanie to chyba w sferze niestety marzeń. Ja teraz licencję pilota szybowcowego zrobię na pewno. Umiejętności latania, no, niektórzy muszą się uczyć latać, niektórzy się z tym po prostu rodzą. Są przecież piloci oblatywacze, bracia Wright też jakoś, kurczę, nikt ich nie uczył jak latać, jakoś polecieli, więc jeśli chodzi o latanie, to latam sobie świetnie. Gorzej z przepisami, procedurami, a akurat w lotnictwie cywilnym to jest najważniejsza rzecz. Samo latanie de facto, jeśli ktoś ma talent, to jest proste. Latałem szybowcem jako pilot, także coś o tym wiem. Latam na co dzień modelami FPV, na które działają te same prawa fizyki, co na prawdziwy samolot. Z tą różnicą, że w samolocie jest kamera, a ja patrzę przez gogle, a nie siedzę w tym samolocie, który waży tam 2 kg czy kilogram. To jest jedyna różnica, ale tak naprawdę latanie tym samolotem jest tak samo trudne i wymagające jak prawdziwym samolotem. Nawet powiem, że trudniejsze jest, bo nie mamy tych wszystkich kontrolek. Musimy wszystko... Po prostu latamy. To jest prawdziwe latanie, tak jak zaczynam szybownictwo, to też jest najprawdziwsze latanie, bo latanie Boeingiem 737 tak naprawdę to nie jest latanie, to jest bardziej sztuka programowania wszystkiego i tak dalej. Bardzo fajnie to opisał Artur K., znany w Polsce. On też właśnie to fajnie ujął, że SBAH-em, którym latał akrobacyjnie, to jest latanie, a Boeing to jest biuro. Nie zacytowałem w tym momencie dokładnie, jak to było, ale oto taki był przekaz, to jest prawda. Zaraz wracam.
Dobra, jestem z powrotem. No i tak to wygląda. Dobra. Do zniżenia mamy 10.08, cruise 10.20, czyli jeszcze 12 minut do zniżania. Co tu jeszcze ciekawego w X-Plane, co mogłoby się ludziom przydać, że tak powiem. Air Traffic Control, ta ikonka tutaj tych słuchawek, no to jest ten defaultowy Air Traffic Control. Wiecie co, możemy sobie to w sumie zrobić. Jeszcze raz piszemy lot, to będziecie mi trochę, pokażę wam jak to zrobić. W trakcie lotu też można to zrobić. Helsinki to było EFHK. Lecimy na flight level 260, 20, 23000 stóp. Boeing 737 wersja 800. Zepsuło się, nie pokażę wam tego niestety. No dobra. Suwaki, no to już omawiałem. Łezka. Ta mapa się generalnie przydaje pod kilkoma względami. Po pierwsze, tutaj macie cały czas kontrolę obszaru, w którym jesteście, więc możecie kontrolować, jakie są lotniska w zasięgu waszym. O, tu na przykład lotniskowiec się teraz pojawił na Bałtyku. Tu mam platformę wiertniczą, jakbyście chcieli jakimś helikopterem się, nie wiem, pobawić. My lecimy na Helsinki, niedługo będą w zasięgu naszego radaru. Tutaj scrollem można sobie zoomować. Broń Boże, nigdy nie dotykajcie samolotu, bo jak teraz przeskroluję, to zmienię jego wysokość, więc jak klikacie samolot, możecie zmienić momentalnie jego parametry. Wysokość, prędkość, pitch, czyli kąt, pod jakim on leci. Zwróćcie uwagę, że Boeing leci pod kątem jednego stopnia, to jest zgodne z prawdą, bo Boeing nie leci idealnie poziomo, on jest leciusieńko. O jeden stopień uniesiony ma nos do góry, po to, żeby właśnie lecieć poziomo. Dobra. Do tego jeszcze wrócimy. Plugins. ZBot, jak instalować, to są konkretne poradniki. Ja nie będę tutaj zabierał chleba innym, bo robią to po prostu lepiej ode mnie. Ja nie jestem jakimś tam mistrzem w robieniu poradników. Robię to dlatego, że po prostu ktoś mnie o to poprosił i nie mam z tym problemu. Jeśli ktoś mnie coś prosi, to spełniam marzenia. Dobra. Airport Navigator, warto ściągnąć, fajny dodatek. Data Ref Editor, ściągnąłem to kiedyś, bo było miganie chmur, ale teraz już tego migania nie ma, więc właściwie tego nie używam. To jest niebezpieczna zabawka, bo tu można coś bardzo łatwo zepsuć X-Plane'a. Landing Speed to pokazuje, czy miękko wylądowaliście, czy twardo, ale to oszukuje tak naprawdę bardzo mocno ten Landing Speed, więc nie za bardzo jest się sens tym kierować. Avitab, no to jest arcyważny dodatek, bo on praktycznie robi tutaj całą robotę. Mamy dostęp między innymi do mapy. Widać ILS-y, podejścia, na Helsinki idziemy. Wiemy, że lądujemy na pasie 2-4 prawy. Czyli będziemy tutaj lądować tutaj od tej strony. Zaznaczając też opcję waypoints, możemy sobie tutaj wyczyścić sami trasy, czyli na przykład możemy sobie wpisać punkt nawigacyjny NITAS z punktu nawigacyjnego NITAS, żebyśmy polecieli na przykład na IDEPI i w IDEPI zakręt w lewo i wyjście na prostą do lądowania, także można tworzyć trasy samemu, jeśli ktoś lubi i ma taką ochotę. Polecam to tym bardziej, że czasami są trasy, których w rzeczywistości nie ma w Avitabie, więc nie da się nimi ich zrealizować. Na przykład Warszawa w Smoleńsk, żeby polecieć, albo Smoleńsk, Moskwa, jak lecieliśmy wczoraj. Nie da się tego zrobić, więc trzeba te punkty z mapy brać. Także ja tak właśnie robiłem. Także na Facebooka zapraszam, jeśli ktoś chce ten lot zobaczyć, a był bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą w opinii osób, które komentowały i pisały do mnie na prywatne wiadomości. Również nawet dla mnie to było ciekawe, bo też wiele się rzeczy dowiedziałem i nauczyłem przy okazji. Charts, no to możecie tutaj wgrać sobie czarty lotnisk, karty podejść. Każdy pas startowy, każde podejście do konkretnego pasa ma swoją instrukcję lądowania. Polecam, bo to jest dużo fajnych, mądrych informacji. Roads, no to jest, tworzy te drogi właśnie, o których wcześniej mówiłem. Mapa, aircraft, notes, navigraph to tematy na osobne poradniki. Better Pushback zdecydowanie tak. Better Pushback to jest dodatek, który polecam ściągnąć.
Fly with Lua to też jest dodatek obowiązkowy i do niego jest sporo dodatkowych innych dodatków. Na przykład z takich, co używam, to jest Follow Me. Kilka jeszcze innych, nie jestem w stanie teraz wymienić z pamięci. Headshake jest bardzo fajnym dodatkiem, bo o ile w prawdziwym samolocie jak lądujemy, to wiemy kiedy przyziemiliśmy, bo czujemy to na czterech literach, mówiąc kolokwialnie. Natomiast w symulatorze nie wiemy kiedy przyziemiliśmy. I ten headshake właśnie powoduje, że jest taki wstrząs kamerą, góra-dół. I wiemy w tym momencie, że tylne koła dotknęły pasa, bądź przednie w zależności jakim samolotem lecimy. Także headshake'a polecam, darmowy, rewelacyjny dodatek. X-Ras to jest taki system wspomagania zainstalowany w samolocie, na przykład w Boeingach niektórych. Także fajnie, bo mówi wam jaki pas zajmujecie, ile stóp do końca pasa. Także bardzo fajny system wspomagania. Runway Awareness Advisor System, coś takiego. Smart Copilot, bardzo fajny program, płatny niestety. Pozdrawiam Cię, Pawle, tutaj z tej sytuacji bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że obrobisz się ze swoją pracą w najbliższym czasie i obowiązkami będziesz mógł wreszcie polecieć ze mną. Z Pawłem czasami latamy na Smart Copilocie. Polega to na tym, że Paweł na swoim komputerze uruchamia X-Plane'a, ja na moim komputerze uruchamia X-Plane'a, ale lecimy jednym samolotem. Paweł jako kapitan, ja jako pierwszy oficer, albo odwrotnie. To jest bardzo fajny program. Należy kupić dwie licencje. W pakiecie chyba od razu są dwie. Chyba jedna licencja kosztuje w okolicach 50 zł. Jak kupujecie solo to 60, jak kupujecie dwie w paku to macie chyba za stówkę jakoś. Tak, taka cena, my po takiej cenie kupowaliśmy. No i Terrain Radar to jest dodatek do Zibo, tak samo jak Avitab. Terrain Radar, no to widzicie teren na radarze, także jak zniżacie jakieś, nie wiem, Paro w nocy, no nie, tam akurat nie wolno lądować w Paro, ale nie wiem, do Innsbrucka zniżacie w nocy, to możecie sobie podejrzeć, żeby się nie zderzyć z żadną górą. Fajny gadżet, chociaż w Boeingach raczej się tego nie wykorzystuje, bo to wszystko jest tak sprecyzowane, że właściwie to nie ma potrzeby korzystania z tego radara. Rzadko się korzysta z niego. Co tu jeszcze ciekawego jest? PA system, PA settings, tu możemy komunikaty i głośność ustawić. Komunikatów tych, które na przykład, nie wiem, strzelimy sobie prepare for descent. Ladies and gentlemen, once again from the flight deck here, we're on our descent. Seatbelt sounds can be back up for our arrival. If you're up and about, please return your seats to fasten your seatbelts. Still showing well ahead of schedule. Thanks again, hope you have a nice week. Have you on air here very shortly. Właśnie wlecieliśmy w estońską przestrzeń powietrzną. Właśnie jesteśmy. Jesteśmy nad Estonią. Mam jeszcze też dodatek płatny, też niestety, X-Vision 202. Zżera FPS-y, ale jest wart swojej uwagi. Natomiast jeśli macie słaby komputer, to nie polecam X-Visiona. Natomiast jeśli macie bardzo mocny komputer, nie tak jak ja mam taki średni komputer, powiedzmy, to jeśli macie bardzo dobry komputer, to polecam Xenviro. Nie mam osobiście, ale filmy, które oglądałem na Xenviro, no to jest po prostu... No wygląda to rewelacyjnie. To z całym szacunkiem, ale Microsoft Simulator może się ze swoimi efektami graficznymi schować. O ile sceneria wygląda fajnie, o tyle cała reszta wygląda przy Xenviro wygląda słabo. Oczywiście to jest moje odczucie, więc może się z tym nie zgodzić. No to wolałbym X-Plane'a na Xenviro niż Microsoft Flight Simulator. Tym, że Microsoft Flight Simulator to jest cały czas symulator, którym bardzo mocno musi zostać jeszcze bardzo mocno musi przejść przez obróbkę, zanim będzie dobry, bo na razie jest bardzo słaby. Oczywiście X-Plane też był na początku słaby, natomiast po tych wszystkich latach i dodatkach spowodował, że jest dzisiaj najlepszym symulatorem z dostępnym na komputer osobisty, najlepszy symulator na świecie, można powiedzieć śmiało.
najlepszym i też takim w miarę przystępnym, bo są jeszcze oczywiście prepary, które są też oczywiście bardzo dobre, nie ujmując im. Natomiast kosztują majątek. X-Plane jest stosunkowo tani, a to co daje, szczególnie Boeing od Zeebo, który jest darmowy, to jest naprawdę rewelacja. Zresztą tutaj nawet naszych youtuberów polskich, którzy latają samolotami, pilotów prawdziwych zresztą, pozdrawiając przy okazji, czy kanał Captain Speaking, czy kanał 737 Aviation, czy Turbulencja. No mówię, tutaj też piloci latają prawdziwym na X-Plane, więc to tylko pokazuje, jakiej klasy jest ten symulator po prostu. Skoro prawdziwy pilot lata i mówi, że to jest dobry symulator, no to... To już jak komu nie wierzysz, jak pilotowi. No i Filek, który też przecież już chyba ma licencję lotniczą. Czy chyba, na pewno ma licencję. Przecież pamiętam jego filmy, jak leci samolotem sam. Więc musi mieć licencję, bo to było niepopuszczalne bez licencji. Także Filek też jako pilot też przecież lata na X-Plane. Także wszystkich trzech panów serdecznie pozdrawiam. Można powiedzieć, że dużo się od Was nauczyłem, cały czas się uczę. Także tutaj pod tym względem pełna pokora z mojej strony. Ale Lukla Challenge, Korczwel Challenge, Lotniskowiec Challenge, zawsze jestem gotowy. Tutaj skromny już być nie zamierzam. Ale Boeingiem latam dobrze. Powiem nieskromnie, uważam, że Boeingiem latam najlepiej na świecie. A jeśli ktoś chce to podważyć, to zapraszam na challenge. Lukla Challenge, Korczwel Challenge, Lotniskowiec Challenge. Zobaczymy, kto gdzie wyląduje, z jaką siłą i czy wyhamuje, czy nie wyhamuje. Jestem gotowy. Chociaż zdaję sobie sprawę, że może być ktoś lepszy, tylko powiem tak, głupie porównanie dam, że to jest trochę jak z wyborami Miss. Czy najpiękniejsza kobieta na świecie jest najpiękniejsza? No nie jest, a wygrywa. Dlaczego? Bo wzięła udział w konkursie, no. I to działa to właśnie mniej więcej w podobny sposób. Też jak ktoś jest gotowy na challenge, to zapraszam. Ale na YouTubie pierwszy filmik wylądowania Lukli Boeing 737 jest mój. Nie liczę tych gości, którzy zrobili sobie jaja po prostu z symulatorem, potraktowali go jak grę komputerową, czyli albo ustawili wiatr 50 węzłów w osi pasa, albo, przepraszam za kolokwialne słowo, ale bo tak przypieprzyli w pas, że ten samolot by rozpadł się na milion kawałków. I to do nich było lądowanie w Lukli. No nie. Żeby wylądować w Lukli, trzeba naprawdę... Jest poradnik nawet na YouTubie przeze mnie zrobiony, chyba na Facebooku, już nie pamiętam, jak wyglądać w Lukli. Jest to bardzo trudne, bo pas idzie pod górę, więc lądując na klasycznym podejściem, lądując rozbijecie się na 100%. Engine start switch, strip continue, przed zniżaniem mamy descent, pasy. Temperatura na zewnątrz minus 17 stopni Celsjusza. Są takie chmury dosyć na wysokości naszej, więc nie ryzykując, anti-icy poszły. No i teraz tak, rozpoczęliśmy zniżanie. Samolot wyszedł z profilu cruise. Już nie ma tego profilu cruise nawet, się zresetował. Climb też się zresetował, widzicie, już nie ma ani tego profilu. Mamy teraz już tylko profil descent. No i teraz w tym profilu mamy prędkość zniżania. Docelową speed reset na flight level 10 000 stóp mamy prędkość 240. Możemy sobie zwiększyć na 250, bo tak jest zresztą w rzeczywistości. Flight level 100. Execute. No i rozpoczęło się zniżanie, tak? No i teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy na kursie. Co oznacza na kursie? Na kursie znaczy, że jesteśmy... Ani nie jesteśmy za bardzo w lewo, ani za bardzo w prawo. Czyli po prostu jesteśmy na kursie. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak ścieżka.
Ścieżka oznacza orientację góra-dół, bo można być na kursie, a można być poza ścieżką. Aktualnie byliśmy trochę powyżej ścieżki, teraz wracamy na ścieżkę. Ten wskaźnik pokazuje, gdzie być powinniśmy. Przepraszam, przed chwilą byliśmy poniżej ścieżki. Jeśli on idzie do góry, to jesteśmy poniżej ścieżki. Wtedy należy... lepiej być powyżej ścieżki niż poniżej. Bo będziecie poniżej ścieżki, możecie się zdarzyć czymś coś na ziemi. Góra, drzewo, cokolwiek. Drzewo, no nie powinienem tego używać tego słowa. Dobra. No możecie się z jakąś przeszkodą terenową zdarzyć w każdym razie. Natomiast jeśli jesteście powyżej ścieżki, to z jednej strony no, nic niebezpiecznego nam nie grozi, ale możemy czasem nie wyjść na prostą do lądowania. Ponieważ samolot nie może zniżać tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeśli przekroczymy prędkość, jeśli przekroczymy kąt zejścia, to ten samolot zacznie nam się rozpędzać. Jeśli nie wyhamujemy na speedbreaku i będziemy dalej się rozpędzać, to w pewnym momencie przekroczymy punkt krytyczny prędkości, no i rozpadną nam się po prostu skrzydła, bo samolot jest skonstruowany tylko do przemieszczania się z określoną prędkością. Także pilnujemy, czy jesteśmy na kursie, na ścieżce. Jeśli jesteśmy powyżej ścieżki, no to możemy sobie dołożyć tego speedbreaka, sobie możemy tutaj dołożyć. A jeśli jesteśmy poniżej, no to przepustnicą możemy sobie zwiększyć ciąg. Generalnie teraz autopilot robi wszystko, więc ja tu nie muszę nic robić, ja po prostu patrzę. Punkt diesel, to jest punkt, który się pojawia na mapie. Przed chwilą mieliśmy punkt T łamane na C, czyli top cruise, w nim się rozpoczyna zniżanie, a teraz mamy punkt diesel. Jeśli za punktem TC nie rozpocznie się zniżanie, znaczy, że coś zrobiliście źle. Natomiast my rozpoczęliśmy zniżanie, no bo wszystko zrobiłem tak, jak należy. I teraz zniżamy się do punktu diesel. Punkt diesel to jest najczęściej wejście w strefę kontrolowaną i tam trzeba zredukować prędkość do 250 węzłów, bo to jest maksymalna prędkość, jaką się możemy poruszać na wysokości mniej więcej do 3 km nad lotniskiem, gdzie odbywają się między innymi też loty VFR i tak dalej. No i też, żeby kontrola miała możliwość lepszej separacji. Na dużych, tłocznych lotniskach często mamy jeszcze speed limit dodatkowy, czyli na przykład trzeba dzwonić do 200, bo tak na przykład kontrola nam powie. No, korekta z uwagi na wiatr. Także diesel sam się zrobi. W punkcie ROPAM skręcimy w prawo, też wszystko komputer będzie robił sam. Kolejną rzeczą, jaką trzeba pamiętać, to są klapy i podwozie do lądowania. No i w ogóle wejście w zasięg wiązki ILS i wciśnięcie guzika approach, o tym za chwilę. Pod warunkiem, że wszystko macie oczywiście dobrze zaprogramowane. Żeby samolot wylądował prawidłowo podejście ILS, rewelacyjnie to jest pokazane na filmie na YouTubie Captain Speaking, jak zrobić to właśnie Boeingiem 737 od Zibo. Także odsyłam do tamtego filmiku. Natomiast co ja mogę powiedzieć na ten temat w takim największym skrócie, w jakim się da? Musi być ustawione prawidłowe ciśnienie lokalne. Helsinki najprawdopodobniej mamy już w zasięgu naszego radaru, tak jest, FHK. Aktualne ciśnienie w Helsinkach altimeter mamy 3018. Altimeter lecimy sobie teraz na IN, 3016 mamy ustawione, więc kręcimy na 3018, 1022 hektopaskali, czyli 1 hektopaskal ciśnienie nam się podniosło i to jest bardzo ważne, 1 hektopaskal, więc dajemy go na 1022. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie ustawić, to są minima. Jeśli byłaby skrajna mgła, jakaś ekstremalna burza, byśmy lądowali. Pomijam już prędkości graniczne, bo powyżej pewnych wartości wiatru nie wolno lądować na autolandzie. Autoland jest, to też w tym poradniku się dowiecie, jaka jest maksymalna prędkość do lądowania w trybie autoland. Wiem tylko, że dzisiejsze warunki pozwalają wykonać autolanda, także go zrobimy. Kolejną ważną rzeczą jest właśnie minima. Minima radiowo do 50 stóp aż na ILS-ie kategorii trzeciej. Czyli jeśli na 50 stopach nie będziemy mieli widoczności z pasem, odchodzimy na drugi krąg, czyli go around. I ta sama sytuacja musi być wbite, wszystkie te rzeczy muszą być wbite na obu autopilotach, i lewym i prawym. Tutaj też dajemy radio 50. Radio 50 set. Ustawione. Finlandia w zasięgu wzroku. To mamy zrobione w takim razie.
Kolejną rzeczą, którą musimy ustawić, to jest prędkość do lądowania. Prawidłowa prędkość do lądowania 131 plus 5 korekty na wiatr, czyli 136. Lepiej wziąć prędkość stąd. Natomiast tutaj też wyszło 136. Tą prędkość później będziemy sobie ustawiać tutaj, ale to teraz tego nie mogę zrobić, bo się rozbiłem. Przy tej prędkości nie da się lecieć na tej wysokości, w ogóle otwieranie klap w ogóle nie wchodzi w grę. 179 stóp nad poziomem morza znajduje się pas, na którym będziemy lądować. Mamy ten landing altitude ustawiony na 200. Wiatr mamy 230 i 11 węzłów. Dosyć silny. Zobaczmy, jak ten autoland się uda. Może być słabo, bo to 11 węzłów już nie pamiętam, ale to jest chyba do... Kurde, nie pamiętam, czy nie do 8 czasem było. Musiałbym to sprawdzić, teraz nie za bardzo mam jak. Dobra, światło na razie nie musimy włączać. Przed wejściem tutaj powinniśmy dać komendę prepare to landing i już wszyscy niech mają zapięte pasy, łącznie z cabin crew. Natomiast za chwilę, jak wejdziemy w diesel, mamy obowiązek już włączyć światła do lądowania, turnoffy też możemy włączyć. Gdyby była noc, to jeszcze logo light. Więc możemy włączyć logo light. Schodzimy, tu jest wszystko w porządku. Prędkość ustawiona. Jeszcze spalimy 300 kg paliwa, z tego co widzę. Także jesteśmy już w zasięgu wzroku praktycznie naszego lotniska, gdzie będziemy za chwilę lądować. No dobra, to w takim razie prepare for landing. Flight attendants, please prepare the cabin for landing. Zbliżamy się do wersinek. I widzisz, samolot sam zredukował prędkość. Teraz możemy sobie zrobić fixa. Ja to tak na to mówię. Fix. Lądujemy RW, runway. Runway 22 right. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tu nie ma miejsca na błąd. Tak, lądujemy runway 22 right. I wbijam to jako fix. I teraz ustawimy sobie 6 milę. Zaraz powiem, do czego to służy. I na przykład 10 milę. Okay. Pojawiły się teraz nam takie kółeczka, które wyznaczają 6 milę i 10 milę. Przed 10 milą, jeśli dobrze pamiętam, należy wystąpić klapy na approach, czyli na 10-15. Przed 6 milą powinniśmy mieć już samolot skonfigurowany końcowo do lądowania, czyli klapy 40, podwozie wysunięte. Od 6 mili już powinno być to zrobione. Mijając granicę 6 mili, to powinno być już po prostu zrobione. Generalnie approach się robi na klapach 10-15, więc za chwilę zaczniemy redukować. Oczywiście ze względu na ekonomię robi się to, staramy się to robić jak najpóźniej, bo po prostu wysłonięcie klap to jest dużo większe zużycie paliwa i tak dalej. No i mniejsza prędkość, więc też czas zużywamy bezsensownie. Więc ciśniemy tak długo, jak tylko się da na bez klap. Tutaj ten zakręt będziemy pokonywać troszeczkę mniejszą prędkością. Bo teraz tak, lecimy aktualnie kursem 336, mam jeszcze 13 nautycznych mil do punktu HK881. Za punktem HK881 wejdziemy na kurs 308, czyli skręcimy o 30 stopni w lewo i pójdziemy 5,7 nautycznej mili poniżej prędkości 220, powyżej wysokości 3000 stóp do punktu HK883, gdzie mamy mieć prędkość 205 i być na wysokości równiutko 3111 stóp. I pójdziemy kursem 218 do punktu TEDMU, gdzie mamy mieć prędkość 186, wysokość 2000 stóp i tam już będziemy łapać kontakt z ILS-em.
Także teraz tak, prędkość poniżej 220, więc przechodzimy na speed inf i redukujemy do 210 na przykład. Redukcja prędkości 210. Wychylenie na zakrętach możemy sobie już w tym momencie praktycznie walnąć na maksa, czyli 30 stopni, po to, żeby nie wprowadzać dodatkowego zamętu. No i teraz samolot zaczął redukować. Patrzymy, czy jesteśmy na kursie. Kurs nam się oddala, więc dorzucamy speed breaka. Przepraszam, ścieżka nam ucieka w dół. Więc dorzuciłem speed breaka. Generalnie samolot, żeby zaczął zwalniać, musi wyjść na lot poziomy. No bo lecąc w dół trudno jest zwolnić. A przynajmniej musi zacząć zniżać mniejszą prędkością. Więc teraz jak już osiągnie prędkość przez nas ustawioną, zacznie gwałtownie wracać na ścieżkę. No i patrzcie teraz, co się dzieje. Teraz zaczyna wracać, tym bardziej, że jestem na speed breaku. ...47, 47, 46, 45, no i wraca, za chwilę będzie. Natomiast aktualnie jesteśmy powyżej prawidłowej ścieżki. Gdybym miał pokazać to w rzucie bocznym, to za chwilę wam też coś pokażę, ale to jeszcze jesteśmy poza zasięgiem, to jeszcze tego nie pokażę niestety, więc jeszcze chwila. Lotnisko, gdzie lądujemy, jest... Tam jest lotnisko, gdzie lądujemy, ale chyba jeszcze nie zostało do końca wygenerowane przez komputer, z tego co widzę. Klapy 1. Klapy 1. Speedway jest schowany. Ciśnienie lokalne już nam zaświeciło się nawet na pomarańczowo, przypomnienie. Mamy 1022 hektopaskale. Tutaj też absolutnie musimy to kliknąć. 1022 hektopaskale. Teraz możemy sobie kliknąć CTR dwa razy i wejdzie nam rzut boczny na nasz pułap lotu. Jak oddalimy, to zobaczycie punkty, przez jakie mamy lecieć. O, teraz kolejny punkt się odznaczył. Klapy 2. Klapy 2, klapy 5. W tym momencie wyszło na pomarańczowym, czyli jest mocne obciążenie klap. Też należałoby w tym momencie już zredukować prędkość do 205, więc możemy sobie zmniejszyć jeszcze o 5. Dobra. I samolot cały czas praktycznie leci sam. Trochę mu pomagamy. Światło do lądowania włączone, silniki w trybie continue, oczywiście pasy, cabin crew zapina. Światła, gdyby była noc, oczywiście gasimy i drzwi zamykamy. Dobra, zbliżamy się do kolejnego punktu. Za tym punktem mam mieć w punkcie TEDMO już 186 i dwie. Dajemy sobie 186. Speed break uzbrojony, auto break na dwójce. Teraz czekamy, aż kryształek flight director wertykalny i horyzontalny się wypełnią. A że są wypełnione, to możemy już teraz kliknąć guzik approach. Guzik approach kliknięty i za chwilę, jak tylko złapiemy wiązkę ILS, to pokażę wam, co się dalej będzie działo. Klapy 10. Klapy 10 set. Za chwilę damy klapy 15. Przechwyciliśmy sygnał ILS, mamy single channel i za chwilę, jak dojdzie do kalibracji na odpowiedniej wysokości, będziemy mieli wszystkie parametry już do lądowania ustawione. Teraz powinien wyrównać lot. 2500 stóp do ziemi. I teraz jeśli dam klapy 15, to wyskoczy alarm o braku podwoziu, więc na razie lecimy na 10. Nie wiem, czy to prawidłowo zrobiliśmy, czy nie powinniśmy być trochę wyżej, natomiast X-Plane tak ma te punkty, że według mnie w punkcie TEDMU powinniśmy mieć 3000 stóp, a tak teraz mamy wypłaszczony trochę lot, a z drugiej strony mamy czas na reakcję, żeby właśnie wystawić klapy, bo jak cały czas lecimy w dół, to
jakiekolwiek spóźnienie, to później bez speedbreaka tego nie nadrobimy, bo będziemy po prostu za wysoko. Pas jest na wyciągnięcie ręki już przed nami. Prędkość 186, redukcja do 151. 151. No i teraz powoli. Klapy 15. Gear down. Ja wiem, że trochę za szybko to robię, ale lepiej za szybko niż za późno. Klapy 25. Klapy 30. No i teraz na spokojnie, żebyście mieli też czas. Prędkość 131 plus 5, pamiętajcie. Lądujemy według tego, co tu jest. 131 plus 5, czyli 136. Ustawiamy 136. I jak tylko minie 150, klapy 40. Klapy 40 już mnie przeciągną. Teraz możemy zmniejszyć sobie widok na maksa, czyli na piątkę. I jesteśmy na kursie, na ścieżce. Za chwilę będzie się zbroił kurs 218. 218, zgadza się. Tak jest. No, zrobiłem to za wcześnie po to, żeby właśnie był czas. Także jak wyjdziemy na trajektorię, to zaczniemy tą trajektorią schodzić aż do progu pasa po ILS-ie, także tutaj nie ma miejsca na błąd praktycznie. Także w tym momencie mamy samolot gotowy i skonfigurowany do lądowania. Właściwie ja już nic nie muszę dotykać. On sam przyziemi, sam się zatrzyma. Wszystko zrobi sam. Jedyne, co trzeba pomóc mu i co właściwie jest obowiązek, to jest rozpiąć autopilota po przyziemieniu. I powinniśmy mimo wszystko ten... użyć rewersów oczywiście, a reszta się zrobi praktycznie sama. No i utrzymać oś pasa po przyziemieniu. Nigdy nie byłem w Helsinkach, ale już mi się podoba. Sympatyczne lotnisko. Dobra, rzut okiem ostatni, tu wszystko jest w porządku. Landing Attitude 200, pasy zapięte, światło do lądowania, engine starts już jest w trybie continue. Tu mamy wszystko ok, o. Approach, a drugi autopilot nie kliknięty, widzicie, bym zapomniał. Oba autopiloty muszą być kliknięte, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ważna rzecz, którą bym pominął, dobrze, że sobie przypomniałem. Prędkość 136 ustawiona. Zaraz dojdzie do kalibracji. Za białą kreską będzie się kalibrował, żeby wejść na podwójnego, nazwijmy to, na podwójnego autopilota. I na podwójnym autopilocie już będzie miał tyle dużo danych, że po prostu sam posadzi ten samolot. Wiatr mamy prawie w osi pasa, więc powinno się bez problemu udać wylądować. Prędkość wiatru 12 mezłów, 233 kierunek, prawie w osi pasa. No i wszedł samolot już w tryb Land 3. Mamy Warlock Rollout GS Flara ustawiona Land 3, więc możemy w tym momencie już możemy nic nie dotykać. On wyląduje praktycznie sam. Więc możemy już teraz sobie spatrzeć na pas. O, tylko że to nie ten pas. Wywaliło nas na drugie lotnisko. O. Powtórkę i tak wam pokażę, więc po raz po prostu pokażę, jak to wygląda to lądowanie. No mówię, nic nie trzeba naciskać, on sam wyląduje, sam się zatrzyma. Mówię, ten samolot to nie jest latanie, to sam lata praktycznie, jak się wszystko dobrze powpisuje, ten samolot sam lata. Straszne to jest po części, że pilot jest tak mało potrzebny, ale cóż poradzić, życie. No to jest, ja bym bezpilotowy samolot nie wsiadł.
No i zobaczymy, czy wszystko dobrze skonfigurowałem. Nic nie naciskam, tylko patrzę. Rozepnę tylko autopilota po przyziemieniu, po to, żeby uruchomić rewersy. A teraz wszystko zrobimy manualnie. Znaczy, automatycznie wszystko się stanie. 400 stóp. No i na 50 stopach, jeśli nie ma widzialności, odchodzicie na drugi krąg. To jest ILS-ka 3, kurczę, to w ogóle świateł nie ma. Saka. No, uwaga, uwaga. 100 stóp. 50 nad progiem pasa. 50, idealnie. 30, 20, 10. Samolot sam wylądował. 80 knots. Trzeba przyznać, że ładnie mu to wyszło. zmieścimy się. No i teraz tak, o czym najważniejsze, żeby pamiętać. Oczywiście w pierwszej kolejności uciekacie z pasa, bo kolejny samolot chce lądować. Jak już opuścicie pas, to jest oczywiście na wieży informacja runway vacated, transponder w tryb standby, APU uruchomcie od razu za pamięci, światła taxi, landing lights wyłączyć, silnik w trybie engine start off, pozycja na steady, probe hitery na off, auto brake na off, clock start można wyłączyć. Chowamy klapy, flaps up, speed breaka chowamy, chociaż on się chyba sam schował w momencie, jak dodałem mocy na przepustnicy. Światła to tam cabin crew się będzie tym zajmował. No i tyle. I pokażę wam teraz, jak wyłączyć samolot jeszcze, chociaż to też nie będzie w prawidłowej kolejności, to tak będzie tylko na szybkiego pokazanie. Ale mówię, no ten samolot lata sam, ale to... Ja nie lubię tak latać, jak on lata sam. A wolę wziąć ster w swoje ręce i zrobić jakiś ekstremalny circuit landing albo jakieś po prostu przyziemienie. A zresztą przy skrajnych wartościach wiatru bocznego, jakichś podmuchach, porwistym wietrze właściwie nawet inaczej lądować się nie da, bo ILS tutaj nam nie pomoże za bardzo, szczególnie w tej końcowej fazie przy silnym porwistym wietrze. Także no dobrze umieć latać, lądować samemu, bo komputer nie zawsze nam pomoże, on ma tylko nam pomagać. No i kołujemy sobie spokojnie na jakieś tam miejsce, a sobie coś wybierzemy. No i Vaovacim, jak już się nauczycie latać, to też niestety zżera FPS. No i runway trzeba wtedy ustawić na flat, żeby było zgodne z tym. To właśnie te dwie rzeczy mnie się najbardziej nie podobają. FPS-y i flat runway. W rzeczywistości te pasy nie są płaskie, kurcze. Szczególnie Madera, która jest bardzo krzywa. O Lukli to już nawet nie wspominam. Zaraz oczywiście powtórka z lądowania, jak to ładnie zrobił autopilot. I teraz będziemy przycinać pas, 2-2 lewy albo 0-4 prawy. Z pasami jest tak, że zawsze do pasa dodajemy 180 albo odejmujemy 180 i zawsze wyjdzie ten drugi pas. Jak jest lewy, to zawsze będzie prawy. Jak jest prawy, to zawsze ten drugi będzie lewy. A center zawsze będzie center. Odwrotny.
Także mówię, to taki poradnik w pigułce. Jak ktoś chce profesjonalne poradniki, to polecam Captain Speaking. Jak ktoś chce też w miarę szybko ogarnąć X-Plane'a, to polecam Filek TV. Tam znajdziecie odpowiedzi na bardzo, bardzo dużo pytań. Filek naprawdę dużo, dużo pracy w to włożył, także warto tam zajrzeć. A Captain Speaking, mówię, no warto śledzić na bieżąco, ponieważ te filmy cały czas powstają, więc to jest kopalnia wiedzy. Kopalnia wiedzy absolutna dla chyba każdego. Zapyta, czemu donate'ów nie zbieram, albo czemu nie mam żadnych jakichś, nie wiem, opcji, że, nie wiem, zarabiania czy coś. Ja to robię tylko właśnie z przyjemności, jest to moja pasja. Nie planuję na tym na razie, ani raczej, chyba raczej nigdy zarabiać, bo mówię, tak tego zupełnie jako hobby. Po prostu to lubię i tyle. Wszystko, co związane z lotnictwem, lubię. Modele zdalnie sterowane, sklejane. Wariatem jestem pod tym względem totalnym. Ale nie chcę się leczyć, żeby nie było. Nie chcę się leczyć z tej pasji. Absolutnie nie. Wręcz odwrotnie. Ja brnę dalej. Ta choroba robi się coraz bardziej ciężka. I dobrze, i bardzo dobrze. O! Za szybko troszeczkę. Ale krzywe jest to lotnisko. Zakładam, że w rzeczywistości też takie jest. Ojku, daleko do tych gate'ów dzisiaj. Bierzemy pierwszy lepszy, co? Nie będę kombinował za bardzo. Ale w towarzystwie. Staniemy w towarzystwie United i Anna. Mam nadzieję, że tam pomiędzy nimi jest jeszcze jakieś wolne miejsce. To nie jest pewne. Jest miejsce, super. Bardzo mnie to cieszy. I zaparkujemy sobie na A40. A42, dobrze widzę? Nie, W42. Tak, Whiskey for Two. Kręcimy. No i teraz tak, jak już się zatrzymaliście, parking brake set, w tym momencie możecie zdjąć nogi z pedałów, runway turn off możecie wyłączyć, taxi light możecie wyłączyć, APU generator on i pierwsze co robicie, tak najszybciej gasicie silniki, żeby obsługa naziemna mogła rozpocząć podkładanie podkładek pod kół. Jak to zrobią, to logo light możecie zostawić w sumie na razie, antykolizja off. Pozycję zostawiacie na steady. I zanim otworzycie drzwi, żeby nie było strzału ciśnienia, engine bleeds, APU bleed on, isolation valve open,
chłopaki, już nie pamiętam, czy off, czy off, czy on, zostają chyba na on. No i teraz możecie otworzyć, możecie drzwi. Okej. Okay. Approach rating excellent, landing rating great. O proszę, tu nie było excellenta, to aż jestem zdziwiony. Bo myślę, że perfekcyjnie wylądował autopilot. Dobra, logo light off. Przechodzimy na ground power i teraz możemy na APU off. Pompy paliwa, skrzydło lewe wyłączone, skrzydło prawe wyłączone. Elektryka, hydraulika AB wyłączone, anti-icy wyłączone, trim air wyłączone, window heatery wyłączone, IRS-y wyłączone, jaw damper wyłączony, on chyba z automatu odskoczył, po której szczynności, nie pytam której. Cabin utility power switch i IFS passenger seats off. Transponder na standby na 2000. Klapy schowane. Jeśli nie schowaliśmy, to już byłoby za późno, żeby schować, bo jesteśmy już na elektryce i hydraulika jest wyłączona. No to w takim razie exit emergency lights, standby power, terminate. Drzwi celowo nie otwieram, żeby powtórkę pokazać z lądowania. I ostatni guzik, battery off. Dziękuję. Powtórka z lądowania. Zapraszam na kolejne loty w podróży dookoła świata. To był odcinek 84 chyba. Poprzedni lot do Moskwy, jeszcze poprzedni do Smoleńska. Bardzo ciekawy, uważam. No i jutro, albo jeszcze dzisiaj, zobaczę, jak sytuacja się rozwinie. Jeszcze dzisiaj polecimy w nocy do... chyba do Sztokholmu. Ponieważ mamy L4 jeszcze tydzień, to jutro rano polecimy do Trondheim, później polecimy do Bodo, do Tromso, no i zawsze w realnych warunkach, czyli zawsze realny czas i realna pogoda, no i później Islandia. Tutaj jest sporo ciekawych lotnisk na Islandii. Zabawimy chwilę dłużej, no i później przez Edynburg, przez Londyn, London City. Bardzo trudne lotnisko, gdzie nie powinienem w ogóle Belgię lądować, ale wylądujemy przez London City, przez Francję, przez Hiszpanię, którą mam w perfekcyjnej scenerii mapy UHD. Przez Hiszpanię polecimy przez Maderę na Wyspy Kanaryjskie, z Wysp Kanaryjskich przez Maroko, tym razem wybrzeżem tutaj Morza Śródziemnego, przez Hiszpanię, przez Włochy, nie, polecimy przez Hiszpanię, znowu przez Francję, przez Innsbruck do Wrocławia. No jak dolecę do Wrocławia, to będzie przerwa w World Tourze na jakiś czas i tyle. Także dzięki, powtórka z lądowania i do następnego. Trzymajcie się, cześć. Trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch.